Ile osób jest obecnych? Według tutaj prowadzących głosowania 21 osób potwierdziło tylko obecność. Mamy kworum, więc proszę Państwa, otwieram 55. sesję Sejmiku. Państwo otrzymali proponowany porządek. Czy są jakieś uwagi do porządku? Nie słyszę. Tak. Tak, ja mam, panie przewodniczący. Oj, oj, oj. Pan bo się zagadał. No to proszę. Panie przewodniczący, ja bym prosił, żeby uzupełnić porządek obrad w punkcie 5a informacją pana marszałka o wyniku postępowania naborowego na wolne stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Jak wiadomo, odbyło się już postępowanie konkursowe. Od tej pory nie było sesji. Kandydat przez komisję konkursową został wyłoniony. Przez pana marszałka powołany na stanowisko. Ja prosiłem dwukrotnie pana marszałka o udzielenie pewnych informacji. Po raz pierwszy uchybiłem podobno trochę formie, w której prosiłem o to. Drugi raz jako przewodniczący komisji rewizyjnej prosiłem pana też o tą informację. Otrzymałem, dziękuję panu. Komisja rewizyjna to rozpatrzyła i w świetle tych informacji wynika, które pan przesłał, panie marszałku, wynika, że kandydat, który został wyłoniony w konkursie, nie spełniał kryteriów. No dobrze, ale to już jakby jest jasna więc sprawa. Więc tak, ale panie przewodniczący, sprawa jest o tyle istotna, że raz, że kandydat został powołany, dwójka kandydatów, która złożyła prawidłowe dokumenty, została przez komisję w majestacie prawa oszukana. Więc chciałbym, abyście państwo świadomi tego wstawili ten punkt do porządku obrad i pan marszałek zechciał nam łaskawie powiedzieć o tym, dlaczego ten kandydat przeszedł w postępowaniu konkursowym. Ja mam kilka pytań do pana marszałka w tej sprawie, bardzo istotnych. I myślę, że państwo również chętnie byście się dowiedzieli o tym tu na sesji niż z mediów po konferencji prasowej. Dziękuję bardzo. Ja mam, tak, bo informacje, tu jest, jest jeden punkt 5 informacji, ale to szczególna sprawa, bo dotyczy to, nie chcieliśmy, żeby czekali goście na ten punkt, no gdzieś przy końcu, bo tak u nas jest. Ale zaraz, momencik. Więc jeżeli już, to myślę, że ten punkt powinien być w punkcie 4, najszybciej 24a. I jak myślę, że też jest punkt taki, że można było tutaj już w porządku, gdzie można, informacja marszałka o bieżącej pracy i tam myślę, że też można przeprowadzić tą dyskusję. Bo ja mówię tutaj, chciałbym to w punkcie 24a ten punkt zaproponować do głosowania, chyba że, a tutaj pan marszałek chciał coś powiedzieć na tej sprawie? Tak, pismo przewodniczący komisji rewizyjnej złożył w piątek o godzinie 15 ileś. Do nas to trafiło dzisiaj. Są w kwestii dotyczących żądań komisji pewne, bym powiedział, rozbieżności prawne i tutaj w tej sytuacji uważam, że w ustawowym terminie 14 dni, od kiedy to dostaliśmy, odpowiedź pan przewodniczący komisji uzyska. Tylko ograniczyłbym się tutaj z oskarżeniami, bo chciałbym państwu przypomnieć kwestię opery i innych rzeczy, gdzie padały grube słowa, a później nic tego nie było. Ignatki i różnych jeszcze innych rzeczy. Ja rozumiem, że tu jest taka tendencja do pompowania sprawy, bo mamy okres wyborczy, ale zachowujmy się poważnie, bo to jest poważna izba, że ktoś został oszukany i tak dalej. Ja też przypominam panu przewodniczącemu, bo chyba o tym zapomniał, że marszałek powołuje kandydata przedstawionego przez komisję. To komisja ocenia, także
Myślę, że warto by było o tym sobie głośno powiedzieć. Uważam, że nie ma powodu, po pierwsze, nie jesteśmy przygotowani do odpowiedzi na to, a po drugie, tak jak mówię, jest spór prawny co do pewnych kwestii, co możemy udzielić, czego nie możemy udzielić, bo komisja rewizyjna zamienia się w komisję konkursową na urzędnika państwowego, do czego nie jest uprawniona i dlatego przygotujemy stosowną odpowiedź. Dlatego ja jestem za tym i składam wniosek formalny, żeby nie było. Formułowanie porządku obrad nie jest jakby punktem w takim, gdzie będzie się dyskutować szczegółowo sprawy różne, tak? I tyle. No ja proponuję. Panie przewodniczący, jeżeli można w tej sprawie, ja tutaj odniosę się do wypowiedzi pana marszałka i to nie chcę polemizować z tym, co pan powiedział. Ja chciałem zadać te pytania, które nasuwają wątpliwości, przewodniczącemu komisji konkursowej, którego zaprosiłem na posiedzenie komisji. I jeszcze... Ale pan nie jest od tego, żeby przesłuchiwać komisję. No, no Boga, no, pan se... Ale ja nie... Pan łamie prawo, nic to nie ma wspólnego z praworządnością. Jedyną instytucją do kwestionowania tego konkursu są służby wojewody. Jeżeli pan chce taki wniosek złożyć, to proszę skierować do wojewody stosowne pismo. On zgodnie z ustawą może rozpatrzyć tego typu wniosek. Dlatego pan nie jest tutaj, bym powiedział, od tego, żeby kogokolwiek przesłuchiwać, bo pan się myli, bym powiedział, pojęcia, pewne kwestie i usurpuje se, bym powiedział, jakieś uprawnienia. Jest, zadał pan pytanie, na te pytania pan w ciągu 14 dni otrzyma odpowiedzi i proszę cierpliwie czekać, bo tak pan zadaje pytanie, nie umie pan do końca pan skonstruować i w tym momencie jakie pytanie, taka odpowiedź jest. Dlatego teraz następnie znów pan zadał, dzisiaj te pytania do nas wpłynęły. Oczywiście bezwłocznie, nie będziemy czekać 14 dni, wcześniej jak najbardziej panu na te pytania odpowiemy. A nie na zasadzie, że pan będzie przesłuchiwał komisję konkursową. No na Boga. Panie marszałku, komisja rewizyjna jest od kontrolowania zarządu i pana też. Ponieważ ale zarządu, a nie komisji konkursowej. Panie przewodniczący. Panie marszałku, komisję konkursową, która wadliwie przeprowadziła postępowanie konkursowe. Ponieważ chcę pana poinformować, że komisja konkursowa przyjęła jako dokument potwierdzający staż pracy. Ale wadliwie też panie zostało. Marszałku, proszę mi pozwolić. Też wadliwie został złożony wniosek. KRS, pan ocenił, nie jest że wniosek został złożony do PGE wadliwie i się okazało, że nie został złożony wadliwie. No formułuje pan tezy. Dobrze by było, żeby pan odpowiadał za własne słowa. Nie wiem, czy by tu nie powołać jakiejś komisji etyki faktycznie, żeby było można zacząć rozliczać niektóre osoby za to, co mówią i co formułują, bo o ile państwo coś kontrolują, super, fajnie, takie jest prawo, nikt tutaj do niczego nie ucieka. Ale na zasadzie formułowania pewnych tez, jak pan jeszcze nie zna dokumentów i przepisów prawa, jest nadużycie. Ale a tak państwo pan twierdzi, walczycie że ja nie o praworządność. Znam dokumentów i przepisów prawa, znakomicie znam dokumenty i przepisy prawa i na potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, proszę pana, mam wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniu kasacyjnym, który w bliźniaczej sprawie, powołania dyrektora powiatowego ostatnio Urzędu pan pracy, odrzucił, przedstawiał wyrok instytucji, KRS. Nawet pan nie wiedział, że my nie jesteśmy stroną i stąd nie mogliśmy mieć tego wyroku odnośnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rzeczywistość. Powołał pan na stanowisko dyrektora Urzędu Pracy osobę osiągnął pan sukces, zrobił pan aferę i jak zwykle wszystko to się dowód na to, że powinien być w porządku obrad ten punkt. Ta dyskusja to jest dowód na to, że ten punkt jest potrzebny. No być może, ale mówię, ja nie poddam to, prowadzenie tego punktu pod głosowanie. Oczywiście, że tak, proszę głosować, odpowiedź będzie taka sama. Ale dobrze, tylko że prosiłbym nie zamieniać właśnie tego punktu, który jest ukształtowanie porządku, w dyskusję merytoryczną nad danym punktem, bo to jest nie to miejsce. No. I tutaj, no. Panie przewodniczący, albo
Albo formalnie mówię, mamy 14 dni na przygotowanie się do wniosku i zgodnie z literą prawa chciałbyśmy się do tego odnieść. Jeżeli mówi mądre rzeczy człowiek, zawsze będę go słuchał. To się panu wydaje, że pan jest mądry, to się panu tylko tak wydaje. Proszę nauczyć się. Mądrych rzeczy mówię, żebym słuchał, nie że jestem mądry. Nawet tutaj pan już przyinacza wszystko. Możecie skończyć to już. Jeżeli dzisiaj. Niech się pan nie denerwuje. Panie przewodniczący, proszę zakończyć tę dyskusję. Odpowiedzi na sesji. Komisja rewizyjna po sesji dokończy swoje posiedzenie stosownymi wnioskami do i bardzo Najwyższej dobrze. Izby Kontroli, wojewody i do CBA. Żeby pan nie ale, miał co ale ja bym prosił bardzo też, dobrze. Przepraszam, że komisja rewizyjna jest organem sejmiku, że przedstawiła to sejmikowi. Bo to powiedzmy, panie przewodniczący, pan przewodniczący komisji rewizyjnej nic nie musi sejmikowi przedstawiać, tak jak widzimy. No dobrze, wszystko tylko wie najlepiej, umie dobrze, czytać ale, przepisy prawa. Panie marszałku, tak, marszałek województwa pozjadał tu wszystkie rozumy. Jeden marszałek i drugi marszałek i dlatego bym powiedział, kiedyś o jednym polityku mówili apodyktyczny, ja widzę, że to jest szersze grono być może osób. Więc przepraszam, że tak powiedziałem, ale naprawdę, bo obserwują nas ludzie, więc i tutaj urzędnicy. Ale obserwują nas, panie przewodniczący, też oszukani kandydaci w tym konkursie. Dobrze, ja będę miał pytanie, że on wprowadzony tego typu. Czy oni się odwołali od tej decyzji, czy tylko porozmawiali z panem? No bo oni, panie przewodniczący, oni nie mieli dostępu do dokumentów, które ja dostałem. Rozumiem. I czyli nie wiedzieli o tym, panie że kandydat, który nikt został od wybrany, komisji się dokumentował nie staż pracy członkostwem Dobra. W stowarzyszeniu. Przepraszam, proponuję punkt 24a, tak jak wszystkie informacje. Pierwszy tym, bo tutaj mówiłem, dlaczego jest, mamy gości, dlatego tutaj jest w punkcie proponowany piąty. Ta informacja o Agrolidze. Następny Cieślukowski w tym punkcie. Wiceprzewodniczący sejmiku. O, dziękuję bardzo. I kandydat właśnie. Na senatora. O, dziękuję. Z okręgu numer 59, może Suwałki oczywiście. Czyli chyba już i były wojewoda i tak dalej, ale proszę tak, do rzeczy. Tak. Ja do rzeczy. Proszę Państwa, no oczywiście nie miałem zamiaru zabierać głosu w tym punkcie dotyczącym inicjatywy zgłoszonej przez marszałka Dworzańskiego, natomiast intensywność tej dyskusji no, zaciekawiła mnie, nie ukrywam. A każdy z radnych, myślę, ma prawo do informacji i ta informacja, jeżeli może być udzielona niezwłocznie, należy z tego korzystać, bo odkładanie sprawy w czasie oczywiście może powodować jakieś nieodwracalne konsekwencje. Dlatego w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego jak najbardziej popieram wniosek, żeby ten punkt włączyć do porządku sesji. Dziękuję bardzo. Właśnie nie może być udzielona niezwłocznie. Dobrze, ale to niezwłocznie to znaczy bez zbędnej zwłoki, a pan marszałek mówi, że musi sięgnąć po jakieś tam dokumenty i to już wywołuje zwłokę taką samą w sobie, więc tu na wszystko jest pewien wytrych. Natomiast mam pytanie, czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie wprowadzenie tego punktu. Informacja, bym prosił, bo nie mam tego na piśmie, o przebiegu konkursu na jakie stanowisko? Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dobrze. Czy jesteśmy gotowi głosować? Tak. Czy wszyscy głosowali? Proszę sprawdzić. Proszę do pana Dworzańskiego, żeby wyłączył mikrofon, bo to. Proszę państwa, ogłaszam wyniki. Jest za 14, przeciw 15. Stwierdzam, że jako osobny punkt ta sprawa nie została wprowadzona do projektu porządku. W związku z tym, że nie ma innych tutaj zgłoszeń, zarządzam głosowanie nad przedstawionym porządkiem. Kto jest za przyjęciem porządku
55 sesji. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? 26 osób za. Za przeciw wstrzymują się 3 osoby. Przypominam panu Dworzańskiemu, że jest punkt informacji o pracy zarządu, więc tam można ewentualnie dopytać to, co nie zostało w tej chwili przedstawione przez marszałka. To jest który punkt? Informacja o pracy zarządu? 27. I 26 informacja marszałka, później informacja zarządu. No tak, panie przewodniczący, ale pan marszałek był już łaskaw powiedzieć, że nie udzieli nam tu żadnych informacji w tej sprawie, mimo że sprawa jest ważna i może rzeczywiście, tak jak zauważył Maciej Ślukowski, powodować nieodwracalne skutki. Dobrze, ale panie przewodniczący, nie uprzedzajmy faktów. Zobaczymy, czy nie udzieli i w jakim zakresie ewentualnie udzieli. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 53 sesji sejmiku. Czy są uwagi do protokołu? Panie przewodniczący, tam jeszcze radny Grochowski był w kolejce do głosu. Ale u mnie zginął, a teraz się pozgłasza. Proszę pana Grochowskiego. Znaczy, panie przewodniczący, mam taką prośbę, żeby pan panował nad salą. To nie jest istotne, czy to z funkcji marszałka, który uważam, że też trochę nie przystoi się tak zachować, i pozostałym kolegom radnym, żeby zachowali powagę tej Izby i rzeczywiście nie było takiej dyskusji, bo to jest sejmik, a nie sejmik dwóch radnych czy trzech. Dziękuję bardzo. A pana przewodniczącego proszę o to, żeby pan porządku pilnował. Dziękuję bardzo. Tak, staram się to robić. No, widać, że czasami tutaj nie jestem w stanie egzekwować. Przepraszam, że tak jest, ale ostatecznie żeśmy ten porządek, jak widać, przyjęli. Ale jesteśmy w punkcie przyjęcia protokołu z 53 sesji. Czy są uwagi w tym punkcie? Nie ma. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 28 osób za, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że sejmik przyjął protokół z 53 sesji. Zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z 54 nadzwyczajnej sesji sejmiku. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie słyszę. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 54 sesji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 26 osób za, wstrzymały się 2 osoby, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że sejmik przyjął protokół z 54 sesji. Przechodzimy do punktu 5. Informacja dotycząca konkursu Agrolinia, przepraszam, za rok bieżący. Ja dostałem tu informację i miło mi powitać właśnie naszych tu laureatów w osobach państwa braty Janusza Karwowski z miejscowości Kosaki, gmina Piątnica, oraz pana Najda z Jedwabnego i firmy Sonar, pan Najda z Jedwabnego, właścicieli państwa, i Wojoletem Stanisława Najdy, właśnie jeżeli chodzi o firmę Sonar. Czy ja po prostu osobiście państwa nie znam, czy te osoby, o których powiedziałem, są na sali? Są. Więc tutaj rozumiem, że przygotowany jest do szerszego zaprezentowania tych osób pan Łukasz, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. Bardzo proszę. Pozwolę sobie, szanowni państwo, zabrać stąd głos. Nie z miejsca, jak mamy to zwyczaj na naszych sesjach, bo sytuacja jest wyjątkowa. A mianowicie w trakcie tegorocznej edycji konkursu Agroliga w dwóch kategoriach zwyciężyli rolnicy z naszego województwa i chciałbym, żebyśmy ich pracę, ich trud codzienny i to, że pracują na markę naszego województwa podlaskiego,
i promują nasze województwo podlaskie w kraju, ale też na arenie międzynarodowej. Chciałbym, żebyśmy ich nagrodzili gromkimi brawami za te nagrody i postanowiliśmy z panem przewodniczącym tutaj jako Sejmik Województwa Podlaskiego i też Departament Rolnictwa uhonorować państwa jeszcze raz, szczególnie w tym gronie na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wielkie, wielkie brawa dla państwa, za państwa pracę i trud. Konkurs Agroliga jest organizowany na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a na szczeblu krajowym przez redakcje rolne programu TVP1. I tak jak wspomniałem na wstępie, dwie kategorie i te dwie kategorie to zwycięzcy z naszego pięknego województwa. Ostreszczenie, krótką charakterystykę naszych dostojnych mistrzów poproszę pana dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciecha Mojkowskiego, następnie pana prezesa Andrzeja Remisiewicza. Jeszcze raz wielkie brawa dla państwa. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Państwo Radni, Szanowni Zebrani. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Jest mi niezmiernie miło być tutaj razem z Państwem i opowiedzieć o konkursie Agroliga. Sam konkurs organizowany jest już od ponad 30 lat. W tym roku odbyła się jego 31. edycja. Zaś nasi tegoroczni mistrzowie krajowi są laureatami, są zwycięzcami 30. edycji z ubiegłego roku. No, konkurs trwa dość długo. Etap wojewódzki realizowany jest, tak jak państwo usłyszeliście, przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w naszym przypadku przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, którego mam zaszczyt reprezentować, i rozpoczyna się właśnie na etapie wojewódzkim, zaś ten etap krajowy rozstrzygany jest w następnym roku od tego etapu wojewódzkiego. Sam konkurs ma już naprawdę bardzo długoletnią tradycję. W przeszłości u zarania był on realizowany przez jeden z rolniczych magazynów w tak zwanym międzyczasie. I było to głosowanie korespondencyjne. W tak zwanym międzyczasie została zmieniona troszkę jego formuła. I etapy wojewódzkie realizują, tak jak pan marszałek powiedział, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Zaś etap krajowy realizuje redakcja programów rolniczych TVP, gdzie są powołane odpowiednie dwie kapituły do oceny mistrzów wojewódzkich w skali kraju. W konkursie startują rolnicy. Konkurs obejmuje dwie kategorie. To jest gospodarstwa rolne i firmy z branży agro. W naszym województwie z roku wybieramy spośród kilku gospodarstw i kilku firm branży agro mistrzów wojewódzkich. Wybiera je komisja powołana przez dyrektora Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Komisja siedmioosobowa, w większości składająca się z członków spoza naszej instytucji. To jest Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski KOWR i Stowarzyszenie Agro Business Club jako ten jeden z członków z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W pracach komisji uczestniczą trzy osoby. Zgłoszenia dokonuje się po ogłoszeniu rozpoczęcia tego konkursu. One wpływają do naszej jednostki. Później są objazdy komisji i prace komisji po podsumowaniu, po wyborach mistrzów w danej kategorii ogłaszane są w naszym województwie na takim naszym dorocznym wydarzeniu, jakim jest Gala Mistrzów Agroligi Województwa Podlaskiego. Jest to dla nas bardzo duże wydarzenie. Cieszymy się bardzo, że możemy to organizować i cieszymy się bardzo, że Województwo Podlaskie ma naprawdę bardzo duży udział wśród mistrzów krajowych Agroligi.
Tegoroczni finaliści, tegoroczni zwycięzcy ubiegłorocznego tego finału wojewódzkiego to jest Gospodarstwo Państwa Karwowskich i firma Sonarol pana Stanisława Najdy. To naprawdę mistrzowie nad mistrzami, można by tak powiedzieć, bo chyba pierwszy raz w tym konkursie w jego 30-letniej historii zdarzyło się, że z jednego województwa pochodzi dwóch mistrzów, zarówno w kategorii rolnik, jak i w kategorii firma. Cieszy nas to niezmiernie, nas, pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale myślę, że wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób zaangażowani w organizację tego konkursu, bo naprawdę jest to docenienie pracy naszych rolników, naszych gospodarstw i naszych firm z branży agro, a muszę powiedzieć, że mamy się tu naprawdę czym pochwalić. Tak sobie przeliczam, że Podlasie, jeżeli byśmy to przekładali na liczbę mieszkańców, jest jednym z największych producentów maszyn i urządzeń rolniczych w kraju. Jesteśmy niewielkim ludnościowo przecież województwem, ale naprawdę tych firm z czołówki krajowej mamy bardzo dużo. I tak samo gospodarstwa rolne na Podlasiu to jest na pewno, jeżeli chodzi o konkurs Agroliga, to jest czołówka krajowa. Mamy się czym pochwalić, mamy co pokazać, tak jak naszych mistrzów, Gospodarstwo Państwa Karwowskich, położone w gminie Piątnica. To bardzo duże, nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone gospodarstwo ze świetnymi wynikami, jeżeli chodzi o produkcję mleka, bo gospodarstwo to specjalizuje się w produkcji mleka. I cieszymy się bardzo, że Państwo Karwowscy zgodzili się wystartować w tym konkursie, że przyjęli to wyzwanie, podjęli tą płaczkę, no i zostawili mistrzami krajowymi. Tak samo firma Sonarol, jest pewnie większości Państwu znana, firma z Jedwabnego, no ale zakład produkcyjny, jeżeli chodzi o branżę agro, też ma na terenie gminy Piątnica. Jest to jeden z czołowych naszych i krajowych producentów maszyn, urządzeń rolniczych i części rolniczych, nie tylko, bo sfera działalności firmy Sonarol jest dużo szersza. Jest znana nie tylko w województwie podlaskim czy na terenie kraju, ale to firma, która odważnie wkracza na rynki zagraniczne, tam też jest również znana i cieszymy się, że organizując ten konkurs, mając tylu mistrzów krajowych Agroligi, bo państwo, którzy tutaj dzisiaj są, nasi mistrzowie, to są mistrzowie tegorocznej edycji, tej krajowej oczywiście, ale w przeszłości mieliśmy naprawdę bardzo wielu mistrzów. Mistrzów bądź wicemistrzów krajowych, państwo Kosicy, państwo Zaręba, firma Roltoma, Kosińscy, przepraszam, tak, zwierzę, bardzo bliskie. Panie doktorze, może jednak zobaczmy tych laureatów i ich były zaprezentujmy. Stąd też dziękuję bardzo jeszcze raz za tę inicjatywę uhonorowania naszych mistrzów krajowych, bo są naprawdę tego warci. To są wspaniali ambasadorzy województwa podlaskiego, naszych gospodarstw, naszej branży agro. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i uhonorowanie naszych gości. Dziękuję bardzo. Proszę w tej chwili pana Andrzeja Remisiewicza, który zaprezentuje właśnie tych naszych laureatów. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie marszałku, wielce szanowni państwo radni, dostojni goście. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. I właśnie w tym momencie chciałbym przedstawić szczegóły konkursu Agroliga. Konkurs Agroliga to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w naszym kraju. Trwa on nieprzerwalnie od 30 lat. Od 2007 roku rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w Pałacu Prezydenckim, a od 2015 roku w obecności pary prezydenckiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wielokrotnie powiedział o randze tego konkursu, że to nie tylko promocja gospodarstw, firm, ale również gmin, powiatów i województw, które pochodzą laureaci. Tak jak pan dyrektor powiedział, pierwszy etap jest organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Drugi etap przetworzenia Agrobiznes Klub, który mam przyjemność reprezentować. Podczas 30 lat trwania konkursu najwięcej mistrzów, wicemistrzów wyłoniono z województwa podlaskiego. Ale żeby tak się stało, tutaj na sali jest dwie pani dyrektor.
I kiedy było rozstrzygnięcie, podsumowanie szczebla wojewódzkiego, to wydano mi polecenie, że chcąc wracać z Warszawy szczęśliwie i bezpiecznie, to musi być chociaż wicemistrz. Staraliśmy się to czynnie wyczynić. Ale tak naprawdę to nie byłoby tego, gdyby nie było ludzi z pasją. Ludzi, którzy pokochali Matkę Ziemię, na niej ciężko pracują. Nie tylko w branży rolniczej, ale dla branży rolniczej. Ogromny ukłon dla podlaskich rolników, dla podlaskich właścicieli gospodarstw rolnych, którzy swoją ciężką pracą produkują wyjątkową żywność, która trafia nie tylko na kraj, Europę, ale cały świat. Ogromne podziękowania dla ludzi ciężkiej pracy, mozolnej, właścicieli przedsiębiorstw, agroprzedsiębiorstw, którzy produkują maszyny, które również trafiają na cały świat. Bardzo serdecznie dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego tej kadencji poprzednich za sfinansowanie wielokrotnie wyjazdów do Warszawy. To co to dawało? To dawało w ten sposób, że na rozstrzygnięcie konkursu Agroliga w Pałacu Prezydenckim było zaproszonych 600 osób, a często była reprezentacja z województwa podlaskiego 300 osób. To my jesteśmy tą mocą. To mi kiedyś powiedziano, żeby mierzyć drogę przyszło, trzeba wiedzieć skąd się wyszło. Dobrze, jak będziemy tutaj wszyscy pamiętali, którzy jesteśmy na sali i oficjalnie służąc dla ojczyzny, dla kraju, dla województwa, na codziennej naszej codziennej pracy. Jestem dumny, że mogę dzisiaj być z Państwem, dumny, że jestem z województwa podlaskiego i dumny, że odrobiliśmy lekcję jako szeroko rozumiany sektor rolniczy, że dzisiaj dorównaliśmy innym województwom, dorównaliśmy Europie i dorównujemy dla świata. Serdecznie dziękuję przy tej okazji panu marszałkowi za wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich spod Siemiatycz, które w dniu wczorajszym reprezentowało bardzo godnie województwo podlaskie na dożynkach prezydenckich w Spale. Jestem przekonany, że każde wsparcie, które było kierowane na wyjazd autokarowy, jeden czy drugi, nigdy nie było, mówiąc kolokwialnie, zmarnowane i przejedzone. Wszystkim Państwu za wszelkie wsparcie i zrozumienie bardzo serdecznie dziękuję, a wszystkich tych, którzy uczestniczyli w konkursach, bardzo dziękuję za uczestnictwo, a ci, którzy chcieliby realizować swoje i dzielić się swoimi osiągnięciami, serdecznie zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj, ja jestem do pana sprawie formalnej, bo miało być jakaś szersza prezentacja w postaci wyświetlenia tutaj takich filmów o każdym z laureatów, bo to chyba najważniejsza rzecz w tym punkcie. Nie? Tak, jak najbardziej jest już film przygotowany, także będzie. Bardzo proszę, bo to ta inna sprawa, ogólnie to my z góry znamy, a tutaj chcieliśmy poznać bardziej laureatów, których chcemy to uchronować. Przepraszam, że się powtarzam, ale myślę, że... Proszę wyświetlać, no. Dzień dobry, Stanisław Najda, firma Sonaro Wit Wabnym. Znajdujemy się w miejscowości Jeziorko koło Łomży w naszej fabryce maszyn rolniczych. Firma Sonaro powstała w 1997 roku jako hurtownia i producent części do maszyn rolniczych. Od początku naszej działalności byliśmy związani z branżą rolniczą w miejscowości Dobrzyjałowo w gminie Piotnica. Jest to kilka kilometrów stąd. W ciągu kilku lat wykorzystaliśmy potencjał obiektowy w byłej starej siedziby i pod koniec 1999 roku zaczęliśmy szukać nowej siedziby dla wciąż rozrastającej się firmy. Padło na miejscowość, na miasto Jedwabne. Kupiliśmy tam obiekty od gminy Spółdzielni Samopomoc Chłopska i przenieśliśmy tam produkcję. W związku z zakupem nowych obiektów pojawiły się nowe możliwości i padło na to, że będziemy rozwijali obecną działalność, czyli produkcję części do maszyn rolniczych, czy produkcję poideł, jak również otworzymy nowy dział, a konkretnie produkcję okien z PVC i aluminium. I tak to się stało. Już na początku 2000 roku wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy pierwsze okna. Położyliśmy bardzo mocny nacisk na właśnie na tę produkcję, na produkcję okien i drzwi PVC.
Ciągły rozwój skutkował tym, że musieliśmy w krótkim czasie rozbudować zakład, powiększyć halę, inwestować w coraz to nowszy sprzęt. W związku z dynamicznym rozwojem szukaliśmy innych źródeł dochodów i też rozwoju. I w 2003 roku kupiliśmy fabrykę styropianu, czyli płyt styropianowych w miejscowości Jeziorko i poszerzyliśmy naszą ofertę właśnie o ten produkt. Permanentny rozwój spowodował też to, że opracowaliśmy własne systemy profili okiennych. Następnym krokiem rozwoju był zakup fabryki styropianu w miejscowości Miłomyn koło Ostródy. Niemniej jednak nigdy nie zapominaliśmy o branży rolniczej. W 2014 roku postanowiliśmy rozszerzyć, a może bardziej wzmocnić ten dział. Zakupiliśmy obiekty, zakupiliśmy nowoczesny sprzęt, obrabiarki numeryczne, lasery, plazmy, wszystkie lakiernię proszkową, wszystkie maszyny i urządzenia do pozwalające nam na rozszerzenie naszej działalności o produkcję właśnie maszyn rolniczych. Na chwilę obecną w zakładzie w miejscowości Jeziorko produkujemy ładowacze czołowe, osprzęt do ładowaczy czołowych, osprzęt do mini ładowarek i ładowarek. Na chwilę obecną firma Sonarol to ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnych, około 700 pracowników. Nasze produkty sprzedajemy nie tylko w Polsce czy w Europie, ale również na rynkach takich jak Nowa Zelandia czy Australia. W swojej ofercie posiadamy konstrukcje wsporcze do wielu rodzajów traktorów rolniczych. Ciągle projektujemy nowe. Jeżeli powstaje zapotrzebowanie na konstrukcję wsporczą i ładowacz pod jakikolwiek nowy traktor, czy też nawet używany, jesteśmy w stanie, wykonujemy tę usługę. Działalność gospodarcza to permanentny rozwój i tak też dzieje się w naszej firmie. Co roku wprowadzamy nowe produkty do oferty, nowe maszyny. Nasi inżynierowie pracują ciągle nad nowymi projektami i staramy się co roku wdrożyć do oferty po kilka maszyn. Oczywiście firma nie mogłaby się rozwijać bez odpowiedniej kadry wysoko wykwalifikowanych inżynierów, pracowników biurowych i produkcyjnych. Nasza firma jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Wspieramy również sport, wspieramy ludzi potrzebujących. Nazywam się Janusz Karłowski, wspólnie z żoną Beatą i synem Michałem. Prowadzimy gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka. Gospodarstwo prowadzimy od 2000 roku. Gospodarstwo w roku 2000 liczyło 6 sztuk bydła. Obecnie liczy ponad 400 sztuk, w tym 195 krów dojnych. O średniej wydajności 10,5 tysiąca litrów mleka. Pierwszą oborę wybudowaliśmy w 2003 roku. No i tak powoli się zaczęła nasza przygoda z zwierzętami. Później nastąpiła 5 lat później kolejna rozbudowa kolejnej obory. Powiększyliśmy ją. W kolejnych latach, 2 lata wstecz, wybudowaliśmy nową halę udojową na 36 stanowisk, karuzele. Nasze gospodarstwo obejmuje 240 hektarów, z czego 10 hektarów to stanowią grunty orne, 6 hektarów to są to kukurydzy. Na gruntach ornych obsiewamy 98 hektarów kukurydzy, 50 hektarów sałat i lucern i 55 hektarów zbóż. Gospodarstwo przejęliśmy w 2000 roku po rodzicach. Było to gospodarstwo rodzinne. Jest już to piąte pokolenie. Piąte pokolenie to jest syn Michał. Więc tak, tutaj jest obora, w której stoi młodzież. Utrzymywane są jabłówki na głębokiej ściółce. Tam natomiast znajduje się dalej obora z 1939 roku, którą wybudował mój pradziadek. I ona aktualnie została przerobiona również dla cieląt i młodzieży. Jest to jedyny budynek, który
pozostał na gospodarstwie. Pozostałe budynki zostały zniesione przez, oprócz oczywiście jeszcze domu, bo dom też budowali rodzice. Pozostałe budynki zostały wybudowane przez nas. I tak od 2003 roku zaczęliśmy budowę pierwszego obiektu. To jest obory przeznaczony na, ona wówczas była przeznaczona na 60 krów i później w 2008 roku zbudowaliśmy tą oborę o kolejne 120 sztuk. W chwili obecnej jest w niej utrzymywanych 190 sztuk dojnych krów. I ostatnią inwestycją, świeżą, najnowszą, jest wybudowana 2 lata wstecz hala budowlana typu karuzela na 36 stanowisk. Jest to dość dobre urządzenie, myślę, że najlepsze, ponieważ tu się dój odbywa bardzo szybko. Dój 170 krów trwa około godziny. Dojem zajmują się 2 osoby. Jest ta dojarnia w pełni zautomatyzowana. Wszystkie jałóweczki mamy z własnego chowu. Około 10 lat nie kupujemy żadnych jałóweczek do hodowli. Mamy po prostu swój materiał. Nawet i sprzedajemy w ostatnich latach po kilkanaście sztuk. Zdarza nam się sprzedawać. Wydajność krów jest na poziomie 10,5 tysiąca litrów od sztuki. Mleko sprzedajemy do okręgowej spółdzielni Mleczarskiej Piątnicy. Obora jest wyposażona w nowoczesne urządzenia, roboty do podganiania paszy, do sprzątania rusztów. Posiadamy również agregat prądotwórczy, który zabezpiecza nas przed przerwami dostaw prądu. W razie tam burzy czy przerw w dostawie energii elektrycznej możemy tym agregatem zasilać swobodnie dojarnie i składzanie mleka. Przed dojem krowy są wpędzane na poczekalnię, później są popędzane przez bramę popędzającą. Na dojarni dostają, znajduje się stacja żywienia, gdzie te krowy są dokarmiane i bardzo chętnie wtedy wchodzą na dojarnię, nie trzeba ich popędzać. Prawie wszystkie krowy samodzielnie wchodzą bez pomocy ludzi. Po zakończonym doju brama popędzająca krowy służy również, ma dwie funkcje. Służy do popędzania na dojarnie, jak też później po zakończonym doju brama sprząta poczekalnię, zgarnia odchody zwierzęce w ruszt. W ten sposób jest czyszczona cała poczekalnia. W 2018 roku wybudowaliśmy magazyn pasz, w którym są gromadzone wszelkiego rodzaju pasze, słoma, siano, zboże, kukurydza. Nowością jest zakiszanie pasz w rękawy. Robimy to od kilku lat. Bardzo dobrze to się sprawdza w naszym gospodarstwie. Pasze się nie psują, są dobrze zabezpieczone i nie zajmują nam dużo miejsca w magazynie. Mamy pusty magazyn po prostu, znajduje się tam tylko słoma, siano i jakieś tam inne pasze typu śruta rzepakowa, sojowa. Ja zajmuję się zwierzętami, inseminacją i rozrodem, księgowością w gospodarstwie. Synem zajmuję się pracami polowymi, zasiewami, strukturą zasiewów, to są obowiązki syna. Natomiast żona zajmuje się dojem, jak również rejestracją zwierząt w agencji i oczywiście zajmuje się tutaj domem i jej oczkiem w głowie są tutaj ogrody i prace wokół naszego obejścia. W niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę obory. Również też chcemy zakupić system wykrywania rui dla krów. A gospodarstwo zajmuje się przygotowaniem paszy dla zwierząt, pracami w polu. W przyszłości planujemy tutaj rozwijać gospodarstwo. Zapraszam tutaj właśnie pana Łukaszewicza, już jest, ale panią Violettę i Stanisława Najda z właścicieli firmy Sonaro oraz państwa brata Janusza Kowalskich. Bardzo proszę. Zapraszam naszych mistrzów i pozostałych członków zarządu też do wręczenia i pana przewodniczącego do wręczenia okolicznościowych grawertonów, żeby państwa jeszcze, myślę, przewodniczącego Komisji Rolnictwa poprosimy, bo to też. Żeby się poczuł też tutaj ważny. Chcę powiedzieć, może zdradzę tu tajemnicę, że ja używam w domu okien firmy Sonarol.
Nawet no, i się na razie nie narzekam. Już kilka lat. Nie regulowałem. Przede wszystkim chciałabym podziękować. Włącz się ten mikrofon. Przede wszystkim chciałabym podziękować za te nagrody, za wyróżnienia. No, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję. No pani właśnie na co dzień zajmuje się pracą, nie gadaniem i to tak to wychodzi. No, proszę pana. Dzień dobry państwu. Ja tak samo chciałem bardzo serdecznie podziękować za wyróżnienia. To jest, o przepraszam, nie do tego, tak? I to też jest, wyróżnienie to też jest jakaś dalsza motywacja do rozwoju, do dalszej ciężkiej pracy. A tak jak może zabrzmi tak banalnie, ale tych sukcesów nie byłoby bez ludzi, bez naszych pracowników, bez ich zaangażowania, bez ich inwencji twórczej, a przede wszystkim bez, tak jak tutaj, bez naszych odbiorców, czyli naszych rolników podlaskich, polskich, jak też i zagranicznych. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. No nie jest to pierwsze, co prawda, bo już się człowiek jakś przyzwyczaił. Mam nadzieję, że już ostatnie w tej edycji. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za wyróżnienie. Proszę pana marszałka. Ja chciałbym w imieniu własnym, ale też myślę wszystkich mieszkańców województwa bardzo serdecznie państwu podziękować i powiedzieć, że jesteśmy z państwa dumni i proszę nie mówić, że to ostatnia nagroda. Właśnie chcemy tych nagród, a to za ten rok, to możemy to przyjąć, myślę, wszyscy na sejmiku, że może być to ostatnia nagroda, ale jest województwo podlaskie jest w elicie gospodarstw rolnych, przedsięwzięć rolniczych. Także podtrzymujecie państwo tę tradycję bardzo umiejętnie i dlatego bardzo, ale to bardzo serdecznie państwu w imieniu własnym, myślę, że wszystkich radnych tutaj zgromadzonych, za to państwu dziękujemy. Jesteście państwo wizytówką naszego regionu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę Państwa, no, myślę, że sam konkurs i tak samo inne konkursy mają ten walor, że po pierwsze możemy docenić tych, te osoby, które no, takie ponadprzeciętne mają osiągnięcia w swojej działalności gospodarczej, ale też pokazać to uznanie, a inni po prostu mogą też ocenić, jak są daleko, żeby być w tej czołówce, czy też się ścigają, więc taka rywalizacja ma bardzo duży walor i też służy później do promocji tych produktów, które wytwarzacie. Jest to bardzo rzecz istotna przy sprzedaży, przy negocjacjach, możliwość pokazania, że w czymś jesteśmy dobrzy. Także jeszcze raz Państwu wszystkim gratuluję i myślę, że tutaj inni mają do czego się porównywać i życzę wszystkim, żeby mieszkańcom naszego województwa, którzy zajmują się działalnością gospodarczą, aby też brali przykład z naszych laureatów i też rozwijali swoją działalność. Dziękuję Państwu za przybycie. Myślę, że to jest bardzo miły akcent w dzisiejszej sesji, że mogliśmy Państwa poznać i, no i pogratulować tego niezwykłego osiągnięcia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam punkt piąty i przechodzimy do punktu szóstego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Polskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2022 rok. Tutaj ta sprawa była omawiana na Komisji Zdrowia. Myślę, że jeżeli tutaj przewodniczący Komisji Zdrowia bardzo bym prosił, żeby przedstawił, jakie są wyniki tej analizy, tego sprawozdania ze strony Komisji Zdrowia. Ocena jest pozytywna. Czy potrzeba jest, żeby tutaj dyrektor Maślak jeszcze wymienił? Nie potrzeba. Tak? A pan Cieślukowski już się zwraca tutaj jako dyskutant. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja korzystając z okazji chciałem zapytać o aktualną sytuację w województwie związaną z bakterią Legionelli, ponieważ dotarły tutaj do mnie informacje, że takie bakterie wykryto w naszym ośrodku opieki paliatywnej w Suwałkach. Czy to jest pod kontrolą? Jakie skutki, czego się możemy spodziewać? Jakie działania powinniśmy podjąć, żeby stanowiło jak najmniejsze zagrożenie? Gdyby chciał ktoś ze stacji nam wyjaśnić. Myślę, że ze stacji nie, bo miałem taki sygnał, że nie będzie przedstawiciela dzisiaj z racji obowiązków służbowych. Natomiast bardzo bym prosił, myślę, że to jest nasza jednostka, to pana dyrektora Maślacha, proszę. No to nie wiem, czy on tutaj legiony. A w międzyczasie pan Stanisław Dekajo, proszę, jeszcze tutaj chciałbym zapytać. Tak, ja mam takie pytanie, ale nie ma przedstawiciela Sanepidu, więc ja bym bardzo prosił, żebyśmy te pytania można było przesłali do Sanepidu. Otóż zabrakło mi w tym sprawozdaniu informacji na temat kontroli produktów rolnych sprowadzanych z Ukrainy. Czy na terenie naszego województwa takie coś odbywało, czy były kontrole w 2022 roku? I tak rozszerzę to pytanie na 2023 rok. Czy do tej pory coś się zjawiło i czy były takie kontrole prowadzone? To proszę o przesłanie tych pytań. Rozumiem, to myślę, że za pośrednictwem zarządu to zwrócimy się do inspektora. Proszę pana dyrektora. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no my się jako podmiot tworzący komunikujemy z inspekcją sanitarną. Na tą chwilę nie mamy informacji o zagrożeniu ani działalności ośrodka, o którym pan wspomniał. W informacji pani inspektor na tą chwilę także takich poza standardowych zdarzeń nie ma, ale ja podejmę taką próbę skontaktowania się i zweryfikowania na jaką skalę ewentualne zagrożenie epidemiczne tam w ośrodku występuje. To przede wszystkim. Proszę Państwa, no tutaj chcę powiedzieć już jako dyrektor szpitala, że sanepid przynajmniej dwa razy w roku sprawdza
sprawdza taką tą sytuację w szpitalach czy tam w innych miejscach. I, no, i po prostu nawet jak jest, bo się okazuje, że jest legionela w tych miejscach, gdzie jest, nie ma poboru, po prostu wody gorącej, w szczególności ona tam jest, rzadko jest pobierana, więc no, to po prostu wtedy się puszcza wodę znacznie cieplejszą i to likwiduje. Natomiast są też urządzenia, które powodują po prostu, no, zapobiegają powstawaniu takich siedlisk legionelli. Natomiast ta sytuacja, która była w Rzeszowie, to jest jakaś wyjątkowa zupełnie, że w takiej skali i z takimi skutkami tam nastąpił, znaczy gdzieś by został utworzony ten ośrodek, się wytworzył zakażenia legionelą. Jeśli panie przewodniczący, przynajmniej państwu można, jeszcze chciałem dodać, wykorzystując tutaj sytuację z warsztatu epidemiologicznego, wynika, że występowanie zagażeń szpitalnych spowodowanych bakteriami, wirusami zakażeń szpitalnych, takie rutynowe, zwykłe na całym świecie, to jest około w cywilizowanym świecie 2%. Powyżej tych 2% podejmuje się działania interwencyjne i poniżej, jeśli tych zakażeń nie występuje, to świadczy o tym, że być może informacje są gromadzone w niewłaściwy sposób lub nadzór jest nieprowadziły. Także 2% to jest sytuacja mieszcząca się w granicy. Ja do pana zadam pytanie, czy w tym ośrodku tam powstało jakieś ze skutkami, Nie było ogniska. Że ognisko i ze skutkami, to powodowało hospitalizację albo jakieś... Panie przewodniczący, nie. Nie było, tak? Proszę, pan Ciszukowski. Tak, jeszcze chciałem uwagę do tego, no bo tak jak zrozumiałem z materiału zamieszczonego w mediach, ta legionella, ta bakteria została wykryta w ramach tak zwanego okresowego badania, w ramach takiego badania wody. No akurat może się to szczęśliwie czy nieszczęśliwie złożyło, że akurat popadło to badanie w tym okresie i zostało to wykryte. Natomiast no, chciałbym jednak uczulić właściwe służby i być może warto się do nich zwrócić, żeby tak kontrolnie takie badania przeprowadzić. I jeżeli się pojawiło to na poziomie naszego województwa, bo do tej pory było to rzeczywiście podkarpackie, natomiast nigdy się nie mówiło tutaj o podlaskim czy o Suwalszczyźnie. No ja wyrażam swoje zaniepokojenie i proszę, żeby to jakby wzmóc te działania na bieżącej kontroli, nie tylko takiego nadzoru okresowego, żeby zweryfikować i uspokoić społeczeństwo, jeżeli to zagrożenie rzeczywiście jest znikome bądź nie istnieje. Dobrze, to znaczy wyjaśniliśmy tutaj tą sprawę, że systematycznie jest badana woda między innymi w szpitalach 2 razy do roku i myślę, że jeszcze nie ma innych już tutaj zgłoszeń do dyskusji. Przypominam, że musimy przyjąć lub też odrzucić sprawozdanie, znaczy informację Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za ubiegły rok w postaci uchwały. Uchwała brzmi: przyjmuje się informację Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Województwa Podlaskiego za 2022 rok. Ta informacja stanowi załącznik do uchwały. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym zarządzam głosowanie. No sprawdzimy zaraz, no, czy tam w ogóle nie trzeba ponownie się zalogować. Działa, tak? To proszę umożliwić głosowanie. No ja jakoś nie mogę. Coś nie, może jednak, bo tutaj dobrze, już się zagłosowałem, myślałem, że tu. Proszę podać wyniki. Weszła 4 osoby za, 1 osoba się wstrzymała, 4 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie sprawozdania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku została przez sejmik przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały wraz z autopoprawką w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039.
tutaj upoważniony jest do referowania pan Skawin. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego za lata 2023-2039. Jest to uchwała pierwotna i autopoprawka i tak w pierwotnej uchwale wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu program polityki zdrowotnej i profilaktyki wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Ten program miał się kończyć w roku 2024, jest przedłużony do 2025. Jak widzicie Państwo, tu się pojawia kwota 492 tysiące. Natomiast łączne nakłady wzrosły o 42 tysiące w celu zapewnienia kompatybilności z budżetem programu. Wprowadza się dalej realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych. Tu po przeprowadzeniu postępowania zabrakło 218 tysięcy 10 groszy i należało tą kwotę uzupełnić. Podobna poprawa warunków działania świadczeń zdrowotnych jest to budowa albo remont budynków w Szpitalu Śniadeckim. Tutaj jest 98 milionów zabukowane było w budżecie województwa w wieloletniej prognozie. Natomiast w tym roku pan dyrektor nie poniesie żadnych wydatków i ta kwota została przeniesiona na lata następne. Projekt Kasper, nowy projekt, nieduży, bo to jest na 1 000 000 zł, wkład budżetu województwa to 5%. Sieć PIFE 2023-2025 to jest kontynuacja. I teraz może w autopoprawce, i tu są ważniejsze rzeczy, myślę, z punktu widzenia finansów województwa, ponieważ tu PZDW wprowadza 3 nowe duże drogi. Jest to droga Łomża-Mężenin, łączne nakłady finansowe 298 475 tysięcy, środki własne 44 772 tysiące. Druga droga to Juszkowy Dróg, Juszkowy Gród z Wodzieckiem i tutaj łączne nakłady finansowe 290 milionów 61 tysięcy, środki własne 45 milionów 201 tysięcy. I najbardziej kosztowna droga jest to droga Łapy, Rożki, Woczki, Wysokie Mazowieckie i tutaj łączny koszt to jest 498 milionów 262 tysiące. Wkład własny 83 552 000 zł. Prowadzi się też nowe przedsięwzięcie pod nazwą zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. I ten łączne nakłady tu będą 23 061 600 zł rozbite na lata 2023-2026. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście postaram się odpowiedzieć. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów, pan Seksiński. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Proszę komisji głosowanie. To jest za pozytywnym, czy też negatywnym, proszę o głosowanie, krótko mówiąc, za uchwałą wraz z autopoprawką w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego na 2039. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 25 osób zatrzymały się, 2 osoby, 2 osoby nie głosowały. Stwierdzam, a 1 osoba nieobecna, stwierdzam, że uchwała została przez sejmik przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Rozpatrzenie projektu uchwały wraz z 2 autopoprawkami w sprawie zmian w budżecie województwa na bieżący rok. Tu też referuje, jest upoważniony pan Skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, no tutaj zmiana pierwotna, autopoprawka jest dosyć obszerna. Pierwsza autopoprawka, druga autopoprawka. Już nie, może ja omówię takie najważniejsze kwoty. To jest 1 300 000 szpital w Choroszczy i to jest na zakup wyposażenia do kuchni szpitala,
Natomiast w drugiej autopoprawce jeszcze jest 2,5 miliona jako spłata ujemnego wyniku za rok 2022, czyli łącznie szpital w Choroszczy dostanie 3 miliony 800 tysięcy z budżetu województwa. Milion złotych na wykup akcji Aresu Suwalskiego, milion złotych PKS na zakup nowych autobusów i budowę wjazdu stacji benzynowej w Suwałkach. 7,5 miliona to zwiększenie w PZDW koszty remontu. Duża kwota, to jest 6 milionów 200 tysięcy, to jest na podwyżki dla Urzędu Marszałkowskiego, tudzież jednostek podległych. I już trochę mniejsze kwoty, ale cały szereg dla jednostek kultury. Jest to 1 150 tysięcy dla Ciechanowca, 500 tysięcy dla Opery i Filharmonii Podlaskiej. I mniejsze kwoty dla wszystkich jednostek pozostałych. 500 000 złotych dla Muzeum Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowej do remontu siedziby muzeum, czyli ratusza, plus remontu budynku w Supraślu. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście postaram się odpowiedzieć. Proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów, pan przewodniczący Sekciński. Pozytywna, pan Cieślukowski. Otwieram dyskusję. Zgłosił się pierwszy pan Cieślukowski, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam pytanie do pana marszałka dotyczące PKS Nowa. Tutaj widzimy, że zaplanowane jest dokapitalizowanie spółki w kwocie 1 000 000 złotych. Ja przypomnę, że my odbywaliśmy taką długą debatę na temat sytuacji w PKS Nowa wiosną tego roku i tam zgłosiliśmy mnóstwo wątpliwości dotyczących strategii i zasad gospodarki finansowej, planowanych restrukturyzacji i planowanych kierunków wydatkowania środków pozyskiwanych przez spółkę z naszego budżetu. I wówczas tutaj pan marszałek złożył mi deklarację, że do końca sierpnia zobaczymy nową strategię. Będziemy mogli nad nią dyskutować, ocenimy ją i każda następna decyzja będzie oparta o zatwierdzoną strategię działania spółki. No dzisiaj mamy koniec września, żadnej strategii nie widać. A że tej strategii nie ma, to widzę po zapisie tego tym, który dotyczy chociażby stacji paliw w Suwałkach, bo wnioskowałem wielokrotnie, żeby podjąć działania inwestycyjne na tej stacji, żeby doprowadzić się do takiego poziomu, jak mają konkurencyjne stacje i innych sieci paliwowych, takich powiedzmy jak Orlen, VP czy Shell. Natomiast tutaj mówimy o jakichś tam drobnych środkach na remont dojazdu. Po drugie, mieliśmy otrzymać informacje, ponieważ przeznaczaliśmy środki na dokapitalizowane związane z zakupem sprzętu. Mieliśmy otrzymać środki, jak ten sprzęt zostanie rozdysponowany na poszczególne oddziały. Tymczasem do tej pory również ta informacja nie wpłynęła. Także ja traktuję tutaj to, panie marszałku, jako lekceważenie. Po pierwsze nas jako radnych, którzy żeśmy wnioskowali o uzupełnienie tych wszystkich informacji, ale również jako niedotrzymanie słowa przez pana marszałka, ponieważ deklarował pan publicznie, zostało to zapisane. Tymczasem nic z tych dokumentów się do tej pory nie pojawiło. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Nie widzę innych osób. To proszę tutaj się zgłosić. Pani Naszkiewicz, proszę. Ja chciałam natomiast zapytać o kwestię podwyżek wynagrodzeń, czy dotyczy kwestii wzrostu minimalnego wynagrodzenia, czy są to jakieś inne planowane podwyżki. I chciałam również zapytać o 180 tysięcy złotych planowanych na kampanię promocyjną Agencji Rozwoju Regionalnego. Może coś bliżej na temat tego, na co mają być wydane pieniądze. Jeżeli chodzi o podwyżki, to nie są z wzrostem minimalnego wynagrodzenia związane, tylko związane z inflacją. One są na poziomie od 8 do 15% w zależności od średniego wynagrodzenia w danej jednostce. Tak zostały zaplanowane. Objęły wszystkie jednostki plus Urząd Marszałkowski sensu stricte. Natomiast o ile chodzi o ARES, to widziałem pana prezesa chyba, ale nie potrafię w tej chwili jakby uszczegółowić tych informacji. Mogę się dowiedzieć, ewentualnie przesłać na maila. Może pan marszałek. Proszę, panie marszałku. Jeśli chodzi o kwestię podwyżek, to tak jak co roku o tej porze, od czasu kiedy jesteśmy w Zarządzie Województwa Podlaskiego, są przegłosowywane podwyżki zarówno dla pracowników, jak i też pracowników instytucji podległych. Wszystkich zaznaczam, tych, których finansujemy wynagrodzenie, bo to trzeba podkreślić, co się nie zdarzało wcześniej. Także warto to podkreślić i zwrócić na to uwagę.
nawet jeżeli pan wiceprzewodniczący weźmie pod uwagę inflację i zobaczyć, jakie były podwyżki, to nawet i tym pan tego nie zakryje. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o informacje w sprawie PKS-u, nie przypominam sobie takiego zobowiązania, oczywiście zerknę do protokołu i tak dalej i to oczywiście sprawdzę. Rozumiem, że teraz mamy to zapisane, także nie ma żadnego problemu. Na następną sesję przedstawimy strategię, o którą pan prosił. Wiem, że było na komisjach, były poruszane kwestie PKS-u. Być może tam coś padło, ale nie w każdej tej dyskusji uczestniczyłem. Jeśli chodzi o to, że pan zabiegał o kwestię remontu tego wjazdu, to ja sobie tego nie przypominam. Budowy stacji do wjazdu, do stacji. Chodzi o to, że mamy tam stację CPN, która handluje paliwem. Natomiast tak, i żeby polepszyć wygląd tej stacji odstrasza klientów, a poza tym stacja nie zarabia na tym wszystkim, co zarabiają inne stacje, czyli na dodatkowej sprzedaży towarów i usług towarzyszących, które dzisiaj są głównym źródłem przychodu stacji. Tylko ja pierwszy raz jakby słyszę o to, że to jest jakiś tam pana pomysł, oczywiście jest to odpowiedź na... Ja chyba od 5 lat to powtarzam. Dobrze, no sprawdzę to oczywiście. No, jeżeli tak, no dobrze, że wszystkim leży dobro CPN-u w Suwałkach na... Do stacji paliw. No. Panie marszałku, ja zwracam się do wszystkich radnych, żeby był ślad, to trzeba to zwracać się na piśmie, poza tym, że w dyskusji. Ja przypominam tak, sobie, ale że pan... Ja bym chciał dokończyć tylko, panie przewodniczący. Ja już tego, że Cieślukowski kiedyś o tym wspomniał tu w dyskusji, ale to jest taka sprawa dosyć ulotna, więc proszę pisać. Wtedy jest ślad i nie ma wątpliwości. Oczywiście i się przychylam do prośby pana przewodniczącego. Jest to, jeśli chodzi o te środki, to nic innego jak to, że się zwróciła do tego, abym powiedział, pracownicy PKS-u Suwałki, działu Suwałki, zwrócili się do zarządu, do pana wiceprzewodniczącego Romualda Łączkowskiego o to, żeby przeanalizować, czy jesteśmy w stanie dokapitalizować jeszcze PKS odnośnie remontu tej stacji benzynowej. Stwierdziliśmy po tym, jak premier polskiego rządu przeznaczył dla samorządów różnego rodzaju środki do wolnego wykorzystania, dla samorządu województwa podlaskiego jest to 12,8 miliona złotych, że okej, mamy fundusze, możemy te 900 ha tam, tak, 990 jakoś tak, niecały milion przeznaczyć. I stąd jest ta decyzja. Jeśli chodzi o to, o czym pan mówi, to jak najbardziej, ja bym prosił to zaprotokołować i nie ma problemu, na następnej sesji zostanie to przedstawione. Bo ja słyszałem różne kwestie, tak jak pan przewodniczący na komisji, ale nigdy konkretnego wniosku, na zasadzie proszę tak, przedstawić to czy tamto. Pamięć jest być może ulotna, ja nie wykluczam tego, ale ja sobie nie przypominam. Jeszcze o autobusy pytałem. Przeznaczyliśmy środki na autobusy i nie otrzymaliśmy informacji, jak zostały podzielone te środki. Ale to tak jak mówię, to przygotujemy w całości. Ale będzie to jest zaprotokołowane, przygotujemy kwestie strategii i kwestie, jak rozdzielona została flota tych autobusów, na które przeznaczyliśmy wcześniejsze dokapitalizowanie, tak żeby to było widać, bo już teraz było poruszane. Pani Naszkiewicz, jeszcze raz. Pana marszałka, o kwestię ARS-u. Co konkretnie? O 180 tysięcy na plan promocji. Czego to dotyczy? Proszę, panie marszałku. Nie wiem, czy pan prezes, niech dokładnie pan prezes to wyjaśni, jeśli chodzi o kwestię ARS-u. Jest pan prezes. To poproszę. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo radni, wystąpiliśmy jako Agencja Rozwoju Regionalnego ARES do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie pieniążków na organizację wydarzeń, konferencji, konkursów promujących fundusze europejskie oraz przedsiębiorczość. To jest ten sam wniosek, który składaliśmy rok temu też, w ramach którego zrealizowaliśmy kilka dużych konferencji w regionie i skupiających się wokół funduszy europejskich. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że pytanie zostało, na odpowiedź została udzielona. Czy są inne jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma, zarządzam głosowanie nad przyjęciem uchwały zmian w budżecie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Oczywiście tu jest, głosujemy nad pierwotnym projektem i z dwiema autopoprawkami, żeby nie było wątpliwości. Proszę podać wyniki. Dziękuję. 24 osoby za, bez głosu przeciw, 3 się wstrzymały i 2 osoby nie głosowały, 1 osoba nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Sejm. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży. Tutaj jest proszony do referowania pan Maślak. Bardzo proszę. Tu jest pytanie, czy jest potrzeba referowania. To jest, bo jest taka dosyć sprawa formalna. Myślę, że nie potrzeba, ale wola sejmiku się liczy. Może w czasie proszę o opinię Komisji Zdrowia. Opinia Komisji Zdrowia pozytywna. Otwieram dyskusję. Potrzebna dyskusja, niepotrzebna. Zgadaniem radnych przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia sześć osób za, 3 osoby nie głosowały, na nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Też tutaj referuje pan Maślak. Czy jest potrzeba referowania? Nie słyszę, żeby ktoś zgłaszał. Proszę o komisję. Przepraszam, nie wlogowało, bo bym prosił o sprawdzenie kworum jeszcze raz, bo nie jestem zalogowany. Dobrze, jak będziemy do głosowania, to będziemy to robić. Ja bym prosił, żeby, czy jest potrzeba, znaczy opinia Komisji Zdrowia, proszę. Pozytywna. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Proszę sprawdzić kworum. Możliwość sprawdzenia kworum i zalogowania. Czy wszyscy się zalogowali? Nie słyszę, żeby ktoś nieskutecznie się potwierdził kworum. Przechodzimy do głosowania. Proszę umożliwić głosowanie. Brak aktywnych głosowań. No to Ogrochowski namieszał tutaj. Proszę wyłączyć mikrofon. Mam prośbę do pana głosu. Przepraszam, brak aktywnych głosowań. Nie wiem, tam po prostu. Nie ma żadnej przerwy. Nie wiem, czy B do końca, ale głosujemy. Na razie jesteśmy w innym punkcie. Proszę podać wyniki. Dwadzieścia osób za, bez głosu przeciw, wstrzymujących się, 7 osób nie głosowało, 3 nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zdarzeń samorządu województwa podlaskiego wywołanych ze środków PFRON-u i przeznaczenia na nie środków w bieżącym roku. Podobnie tutaj jest upoważniony pan dyrektor Maślak. Czy jest potrzeba referowania? Nie słyszę, żeby była taka potrzeba. Otwieram dyskusję, a w szczególności opinia potrzebna jest Komisji Zdrowia. Panie Przewodniczący. Nie ma przewodniczącego. Nie. Komisja Gdzie Rodziny. Jest? Się schował dla mnie. Zagłował tutaj marszałka. Komisja Rodziny to obradowała.
Komisja rodziny, panie przewodniczący, opracowała. Rozumiem, to poszedł przewodniczącego komisji rodziny. Opinia pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Weźmy 3 osoby za, 4 osoby nie głosowały, mimo że obecne, 3 osoby nieobecne, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Nie było wyświetlonych możliwości głosowania. No dobrze, ale to myśmy sprawdzali przed chwilą na wniosek pana radnego Gochowskiego kworum. Jeżeli ktoś wychodzi w tym czasie, nie potwierdził na nowo, no to po prostu jest taka sytuacja. No dobrze, ale przepraszam, ja prowadzę sejmik. No proszę, proszę się stosować do tego. Ja udzielam głosu, a nie tak będzie, jak tutaj każdy sobie będzie. Już zostałem raz już pouczony dzisiaj. Dobrze, przepraszam, jest wynik głosowania. Uchwała została w druku 1061 podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu wyzwania ponad jednobudżetowy usługowy z miastem Białystok. Dotyczy to 5. Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Chodzi o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem i tak dalej, i tak dalej. I tu chyba nie wiem, czy jest potrzeba referowania, nie słyszę. Opinia tutaj komisji chyba z finansów była. Bardzo pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma potrzeby dyskusji, nie ma zgłoszeń, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 23 osoby za, 5 osób nie wzięło udziału w głosowaniu, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez sejmik. Przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do rad społecznych działających w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, specjalistycznym, psychiatrycznym, samodzielnym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Suwałkach oraz w samodzielnym, publicznym zespole opieki paliatywnej w Suwałkach. Bardzo proszę pana dyrektora Maślacha, żeby powiedział. No ale powie, kto gdzie z czego rezygnuje. Przynajmniej tyle to mu powiem. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ta zmiana wynika z takiej sytuacji, iż państwo desygnowali przedstawicieli sejmiku w czerwcu bieżącego roku do tych rad, do kilku rad społecznych, w tym do dwóch szpital w Suwałkach i szpital paliatywny. I w miesiącu sierpniu zarząd województwa powołał zarząd i spośród desygnowanych osób członków rady powołał przewodniczących tych rad, a więc zmienił się tak naprawdę formalnie status tych osób i ta czynność administracyjna to dzisiejsza zmiana uchwały. Czyli nikt nie rezygnuje, tak? Nie. Pod kątem liczebności rady nic się nie zmieniło. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma. Opinia Komisji Zdrowia pozytywna, z tego co pamiętam. Tak jest. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Po
proszę podać wyniki. Basia, 4 osoby za, bez głosów przeciw, wstrzymujących się, 4 osoby nie głosowały, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Bo ponieważ głosy były z sali o przerwę, czy jest potrzeba z przerwy? Nie ma potrzeby przerwy. Przynajmniej na razie przechodzimy do punktu 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, odcinka drogi wojewódzkiej w Suwałkach przy ulicy Utrata. To jest punkt 14. Referuje pan Piotrowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu. Czy jest potrzeba referowania? Nie ma. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury. No coś, Komisja Infrastruktury nie, nam nic nie odpowiada, to jak nie ma przewodniczącego, to może zastępca. Albo członek komisji. Pozytywna, tak? Pan Kondraciuk się zgłosił już do dyskusji. Czy są inne głosy w dyskusji? Proszę pana Kondraciuka. Dziękuję. Panie przewodniczący, chciałem tylko zwrócić tutaj uwagę na uzasadnienie akurat tej uchwały, ponieważ państwo dołączyliście wniosek Wnioskodawczyni Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach i on tutaj w swoim wniosku powołuje się i zwraca uwagę na jedną działkę, natomiast w uzasadnieniu państwo, powołując się akurat na ten pismo, wskazujecie 3 działki, więc jest pewna niekonsekwencja tego wszystkiego i mam taką prośbę, żeby rzeczywiście troszeczkę uwagi poświęcać tym uzasadnieniom, żeby one no, nie były tak trochę śmieszne. Dziękuję bardzo. Dobrze, mam do pana Piotrowskiego pytanie. Czy nie ma błędu jakiegoś formalnego w uchwale w sprawie tych chociażby działek? Czy mają być 3, czy 2, czy 1? Czy dobrze jest, tak? No dobrze, czyli uzasadnienie to jest sprawa drugorzędna. Nie ma innych głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 25 osób za. 3 osoby nie głosowały, nieobecne 2 osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Podobnie, tylko dotyczy to stałe drogi krajowej nr 61 na terenie powiatów łomżyńskiego, gajewskiego i kolnejskiego. I to pozbawiamy kategorii drogi wojewódzkiej. Opinia Komisji Infrastruktury. Też pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania, bo sprawa dosyć oczywista. Proszę podać wyniki. 23 osoby za, 5 osób nie głosowało, 2 osoby nieobecne. Zamykam punkt. Przechodzimy do punktu. Uchwała oczywiście została podjęta. Przechodzimy do punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 36/293/01 Sejmiku Województwa z 21 maja 2001 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podlackiego. Druk 1058. Tutaj jest upoważniony też pan Piotrowski. Może pan przybliży jednak, o co tutaj chodzi. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, w związku ze zmianami w drogach i pozbawianiem kategorii dróg krajowych oraz kategorii dróg wojewódzkich nadeszła konieczność
wprowadzenie do wykazu dróg wojewódzkich wskazanych w uchwale odcinków dróg. Jest to konsekwencja wcześniej po prostu podejmowanych decyzji związanych ze zmianą kategorii dróg. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury. Pewnie pan Kondraciuk też opowie w zastępstwie przewodniczącego. Oczywiście nie mam upoważnienia, ale odpowiadam, że opinia pozytywna. Dziękuję. Myślę, że bo tutaj wynika w ogóle ta sprawa, mam wrażenie, z tego, że tutaj była budowana droga krajowa 61 i stąd te zmiany przebiegu tych dróg, które... No właśnie. I z tego to wynika ta cała potrzeba. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Cztery osoby nie głosowały, dwie osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Przechodzimy do punktu 17. To jest uchwała zmieniająca uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Klukowo na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wyszonki na Górki wraz z budową mostu na rzece Nurzec. Też pan dyrektor Piotrowski. I na czym się podlega zmiana? Pan wójt gminy Klukowo zwrócił się do nas z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę przedmiotu dotacji, którą wcześniej otrzymał od województwa. Zrezygnowano z jednej drogi w to miejsce. Pan wójt prosi o dotowanie drugiej drogi. Kwota, struktura procentowa, wartość dotacji się nie zmienia. A termin realizacji? Też nie. No dobrze, no ale pytać się można. Komisja Skarbu i Finansów. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Proszę podać wyniki. 24 osoby za, 4 osoby nie głosowały, 2 nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została przez Sejm podjęta. Przechodzimy do punktu 18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Siemiatycze. I też tutaj akurat pan Sebastian Łukaszewicz na sejmiku, ale nie widzę. To może pan Pleszuk był tutaj upoważniony. Czy jest gotowości, czy też nie ma? Nie ma, tak? Może chcę powiedzieć, że ta sprawa była referowana na posiedzeniu Komisji Skarbu i Finansów. W związku z tym proszę pana przewodniczącego komisji. Pozytywna. No jest pan Łukaszewicz, bardzo proszę pana marszałka, jeżeli będą pytania. Czy to jest nowa sprawa, czy też po prostu też podobnie jak poprzedniej sprawie zamiana? Chodzi tylko i wyłącznie o zamianę. Z przeznaczenia. Kwota i termin pozostają ten sam. Czy są pytania? Opinia pozytywna była komisji. Nie ma tutaj zgłoszeń do dyskusji. Zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia pięć osób za, 3 osoby nie głosowały, 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I teraz przechodzimy do punktu 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, statorskie oraz roboty zabudowlane przy zabytku wpisane do rejestru zabytków.
znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, druk 1053. I tutaj jest pani dyrektor Puchalska upoważniona na sesji sejmiku. Tak uprzedzę trochę sprawę. To jest po prostu trzy podmioty zrezygnowały. W to miejsce przechodzą dwa podmioty z rezerwy. Trzy, to odwrotnie, czyli dwa zrezygnowały, trzy wchodzą, więc myślę, że sprawa jest oczywista. Jakie to są podmioty, macie Państwo w informacji do projektu uchwały? Opinia Komisji Skarbu i Finansów pozytywna. Otwieram dyskusję. Brak zgłoszeń do dyskusji. Przechodzimy do głosowania. A nie, pan Kondraciuk jakoś z opóźnieniem, proszę. No bez opóźnienia, ale nie zawsze jestem widoczny. Ale mam jedno pytanko. Na komputerze, więc tutaj... Ale ja widzę też na komputerze z tyłu. Mam pytanie tylko. Z tej listy rezerwowej dwa podmioty, pierwszy i drugi, uzyskały zwiększenie dotacji. Pierwszy z 50 do 40, drugi z 20, zmniejszenie. Z 50 do 40 kwoty wnioskowanej, na drugi z 26 do 20, natomiast trzeci podmiot, ta kwota z 25 została zwiększona o 5 tysięcy do 30. Z czego to wynika? Czy to był wniosek rzeczywiście tych podmiotów, które pierwotnie wnioskowały, czy to jest po prostu decyzja zarządu? Pani Puchalska, proszę. Te proponowane kwoty to były kwoty zaproponowane przez komisję. Tutaj zarząd zaproponował kwotę 30 tysięcy w związku z tym, że parafia w Korycinie wnioskowała aż o 100 tysięcy złotych. W innym przypadku nie byliby w stanie tego wykonać za 25 tysięcy, a 30 tysięcy wyrazili zgodę, że są zainteresowani i będą mogli wykonać to. Te dwie pierwsze, zmniejszenie kwot. O 10, a w drugim przypadku o 6 tysięcy. Też te kwoty są ustalone z beneficjentami, że będą za te kwoty w stanie, będą mogli zrealizować to zadanie. Czyli taka dwustronna tutaj kooperacja. Dziękuję. Nie ma następnych głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Opinia Komisji Kultury pozytywna. Dziękuję. I przepraszam, że nie wywołałem pani przewodniczącej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Po prostu nie wiedziałem, że też Komisja Kultury to rozpatrywała. No, fakt. Trzeba czytać, czy patrzeć ze zrozumieniem. To fakt. Dziękuję za przypomnienie. Proszę podać wyniki. Za, dwie osoby nie głosowały, dwie nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Sejm. Przechodzimy do punktu następnego, 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowane przy zabytku wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się gminy ewidencji zabytków znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Też tutaj jest upoważniona pani dyrektor Puchalska. Chcę powiedzieć, że tutaj chciałem złożyć, jak się dowiecie, uzasadnione gratulacje dla zarządu i dla departamentu, że w imieniu beneficjentów uzyskano znaczącą kwotę na te zabytki, 20 milionów złotych. I teraz jest kwestia dostosowania tego regulaminu, że można te pieniądze było zgodnie z tym wnioskiem rozdzielić. Jak ja to zrozumiałem na Komisji Skarbu i Finansów, o to tu chodzi. Jeszcze będzie, to tym lepiej, no ale czy właśnie przewodnicząca Komisji Kultury, proszę. Skarbu i Finansów. Również pozytywna. Czy w związku z tym moim wyjaśnieniem potrzeba jeszcze referowania? Nie, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje?
Proszę podać wyniki. 27 osób za, jedna osoba nie głosowała, dwie osoby nieobecne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta i proszę Państwa, i tutaj przy tej okazji wyszło, że trzeba się pytać, bo tak enigmatyczny punkt zmieniają jakiś regulamin, a tu się okazuje, że chodzi o 20 milionów złotych. I tutaj chcę się pochwalić, że ja byłem tym dociekliwym, także zachęcam Państwa radnych, żeby pytać. Nie, w żadnym wypadku. No ja to sobie takich cudów nie przypisuję, tylko się przy okazji dowiedziałem. Dobrze, teraz już bez żartów dalszych, więc przechodzimy do punktu 21. Uchwała została oczywiście podjęta. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. I tu referuje pani Puchalska. Czy jest potrzeba referowania? Nie ma potrzeby. Proszę opinię Komisji Kultury. Pozytywna opinia, otwieram dyskusję. Nie ma potrzeby dyskusji, bo nikt się nie zgłosi. Przechodzimy do głosowania. Nie ma, muszą być te informacje. Proszę podać wyniki. Proszę, 5 osób za, 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu, czy 2 osoby nieobecne. Stwierdzam, że komisja, że Sejm podjął uchwałę. Przechodzimy do punktu 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz powiatu sokólskiego darowizny nieruchomości położone w powiecie sokólskim, gmina Nowy Dwór w obrębie Bieniowce. I tu są wymienione działki oraz w obrębie Baśno też tu wymieniona jest działka. I uprzedzając pytania, co to działki, które są potrzebne na budowę drogi. Z tego co zrozumiałem, jakby błąd niechcący bez chciał wprowadzić, to proszę o interwencję dyrektora Wołcza, który tą sprawą się zajmuje. Coś nie tak powiedziałem? Nie budowa, tylko co? Przygotowanie już budowanej drogi z decyzji wojewody odnośnie Drydu i jest taka budowana i przygotujemy teraz ją. Czyli coś koło drogi jest. Tak. No dobrze, czy są opinia Komisji Infrastruktury? Myślę, że pozytywna była, no bo to spadł dosyć oczywista. Znaczy ja tego na komisji nie pamiętam, tego punktu. Komisja skarbów to opiniowała i komisja jest pozytywna. Opinia komisji jest pozytywna. Faktycznie jest to zapisane. Byłem, ta moja wiadomość na temat tej drogi, to wynika z posiedzenia, że byłem członkiem, uczestnikiem tej komisji skarbu i finansów. Nie ma głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Właśnie 6 osób za, 3 osoby nie głosowały, jedna nieobecna. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę. Przechodzimy do punktu 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łomży przy ulicy Rybaki 3. I to jest, podane są działki, czego dotyczy ten projekt uchwały. Tutaj też pan Wołcz jest tutaj prelegentem, który w razie potrzeby nam wyjaśni. Potrzeba jest czy nie potrzeba wyjaśnić, czego dotyczy? Nie słyszę. Opinia Komisji Skarbu i Finansów pozytywna. Pozytywna. To jest przeznaczenie na cel zdrowotny, można tak powiedzieć, tej darowizny, tej bonifikaty. I tam jest też miejscowy plan, który nie, powiedzmy obowiązuje, że jest to tylko na cel
usługi ochrony zdrowia. Otwieram dyskusję. Pan Piorunek, proszę. Ja chciałem zapytać, czy te działki są... Czy to nie była własność Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień? Proszę pana tutaj dyrektor. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo radni. Działki te były przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla ośrodka. Ośrodek zrzekł się tego użytkowania, zwróciły do zasobu i teraz decyzją tutaj sejmiku możemy tą komunikat udzielić i przeznaczyć do zbycia tą nieruchomość. Czyli to nie są działki w OPIT-u. To nie są działki w OPIT-u. One dobrze. Były tylko przekazane w użytkowanie. Dziękuję, o to mi chodziło. Były w posiadaniu takim na mocy i ja dopytywałem też na Komisji Skarbu Finansów, podobno są im zbędne. Gochowski tutaj przede wszystkim w tej chwili, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie, dlaczego akurat jest 79% bonifikaty, a nie 90 czy 50, bo tak też chciałbym się dowiedzieć, z czego to wynika, że 79% bonifikaty. Dziękuję bardzo. Tyle Caritas chciał zapłacić. Takie ustalenia. Pan Cieślukowski może jeszcze chce. Tak, tutaj w wyjaśnieniu do, w uzasadnieniu do uchwały przywołano jako uzasadnienie, że wniosek został uzasadniony obecną trudną sytuacją polityczną. Czy ktoś zechciałby rozwinąć, gdzie ta trudna sytuacja polityczna, czy w Caritasie, czy u nas w województwie, czy w zarządzie, bo nie takie... bardzo jestem w stanie zrozumieć, jaki to ma związek przekazanie tej działki z trudną sytuacją polityczną. Polityczną. Myślę, że to jest, faktycznie sprawdziłem. No to jest niefortunne sformułowanie. Znaczy więc... to jest cytat akurat z uzasadnienia Caritasu, ale to nie było jedyne uzasadnienie, także oprócz tego uzasadnienia jeszcze chodziło o to, aby w tej sytuacji GOP, może politycznej, ale może bardziej oni o to chodziło. Tak uważają, a my możemy inaczej, więc to proponuję wykreślić, tylko trudna sytuacja, tak jak tutaj ktoś sugerował, ekonomiczna wniosku. Tak, także tu nie mamy wpływu na to. Tak, to nie jest nasze. Ale tutaj nie jest podane, że to jest od nich. Jeżeli w okresie rządów PiS Caritas mówi, że jest trudna sytuacja polityczna, to coś znaczy, to warto się zastanowić na tym. Proponuję tutaj zastąpić na ekonomiczną. Nie możemy. Tak. To jest... Ale tam nie jest podane, że to Caritasu. Jest, panie przewodniczący. Wniosek został uzasadniony i cytowane są wszystkie słowa. Tak. No nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie. Jeszcze... Nie otrzymałem dalej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest bonifikata 79. No może a nie pan 99 na przykład, albo nie wiem, 50. Z czego to wynika? Szanowni państwo, sytuacja z tą nieruchomością o tyle jest złożona, że po wyczerpaniu się możliwości WPIT-u ta działka jest przeznaczona w planie zagospodarowania miejscowego na ochronę zdrowia. Ale też uzależnione jest od płatności przy Narodowy Fundusz możliwością kontynuowania rehabilitacji i to doskonale jakby tu wyczerpuje tak, żeby finansowanie było. Natomiast tyle Caritas mógł zapłacić. Myśmy chcieli to nieodpłatnie przekazać i połączyć z hospicjum, natomiast tam ta możliwość i ten wniosek się wyczerpał. Do tej pory było to prośba o nieodpłatne przekazanie, natomiast no my, dbając o finanse województwa, nie mogliśmy się zgodzić, żeby to było bezpłatnie, dlatego bonifikata jest taka uzgodniona i w takim klimacie. Nikt więcej za to cenę by tego nie mógł ugryźć, bo wszystkie podmioty lecznicze nie mają na to pieniędzy, a prywatne natomiast no, nie wchodziły Mam w grę. Mam pytanie, czy te działki są zabudowane już technicznie? Tak. Są część, zabudowane, tak. Ale ta zabudowa jest bardzo, no po prostu trzeba zebrać i zrobić po nowemu, bo one się nie dodają do użytkowania z różnych przyczyn. I w czyim użytkowaniu teoretycznie są te Teraz właśnie w użytkowaniu nieopłatnym Caritasu. Caritasu.
Dobrze, przepraszam. Czyli jeszcze tylko no, czyli rozumiem, że jakby wystąpił podmiot prywatny i powiedział, że go stać jest na to, żeby zapłacić 400 tysięcy za nieruchomość, która jest warta milion, to byśmy też sprzedali. Dziękuję bardzo. Znaczy, jeżeli realizuje usługi publiczne, ja to tak rozumiem, zasłomęcik. To jest i drugie jest wiarygodny. Nie tak jak mamy przykłady, że jest wątpliwa wiarygodność, tak? Więc myślę, że tutaj akurat Caritas to jest Łomżyński, ale on jest szerszy. No dobrze, ale to my jesteśmy przy czym innym, no. Więc myślę, że tutaj nie ostrząsajmy tego dalej. Jest uzgodniona kwestia, myślę, że nie przeszkadzajmy. Czy są jakieś inne? A Pionek jeszcze chciał, proszę. Jeszcze tutaj pan marszałek powiedział, że wicemarszałek powiedział, że wyczerpały się możliwości WOPIT-u. To rozumiem, że WOPIT-owi zaproponowano przejęcie tych działek. Bo takie sformułowanie. Panie radny, nie do końca, ponieważ WOPIT przez dłuższy czas ten budynek posiadał w użytkowaniu, ale nic z nim nie robił. To są lata. No ale no to właśnie się spytałem na początku, czy to jest były mienie WOPIT-u? Ale w użytkowaniu, to nie była własność. To było tylko użytkowanie nieodpłatne. Korzystał z tego z tej nieruchomości. Cały czas było własnością województwa. No dobrze, no własnością województwa, czyli korzystał WOPIT, prawda? No to wiadomo, no wszystko to jest własność województwa. Tak, ale nie był użytkowany w ogóle, pustostan stał przez wiele lat. WOPIT to posiadał, tak, ale z tego nie korzystał. Nie korzystał. Tak, może będzie kiedy wpłynął wniosek Caritasu, departament nadzorujący zapytał WOPIT-u, czy będzie z tego korzystał. Oszczędzał, tak, że nie, rezygnuje. W związku z tym była możliwość. Dobrze, a teraz mam jeszcze jedno pytanie. Dziękuję. Dobrze, okej, w porządku. Drugie pytanie. A co się planuje zrobić? Bo ja rozumiem, że WOPIT prędzej czy później i tak się prawdopodobnie stamtąd przeniesie do nowego miejsca, czy to był pustostan. Nie mówię o tym, mówię o WOPIT-cie, który tam chyba dalej jest, nie, prawda? Nie. W nowej siedzibie jest WOPIT. No dobrze, to my mówimy o budynkach WOPIT-u, tak? Ale stare budynku na ulicy Rybaki. O nie. Czyli rozumiem, że była siedziba WOPIT-u, tak, w tej chwili trafia do Caritasu. Była siedziba, tak. Za 25% wartości. Za 21. Jasne. Przepraszam, czy to w całości? W całości. Chyba wszystko zostało już wyjaśnione. Możemy też. A co Caritas ma zamiar tam robić w tym? Rozbudować, za te cele prowadzić, czyli opiekę zdrowotną, hospicjum i w tym kierunku. Hospicjum jest prywatne, to nie jest Caritasu. Znaczy, ale... A hospicjum występowało o. Nie. Przyjęzyczyłem się. Chodzi o opiekę zdrowotną w całości. Taka ma prowadzić Caritas. Ale to jest określone jakąś umową? Ma pan szczegóły tego planu? Na razie jest wniosek, tak, jest uzasadnienie wniosku do uchwały, w której się Caritas zobligował do tego, żeby będzie prowadził tam działalność. Jeżeli w ciągu 10 lat nie poprowadzi tej działalności, to nie, to ma wtedy prawo zarząd województwa zwrócić się o dopłatę reszty, którą z bonifikaty uzyskał. Czyli 1 980 000 złotych musiałby Caritas zapłacić razem tam z waloryzacją. No, ja wiem, tylko że to trzeba pamiętać cały czas o tym, że są to bardzo atrakcyjne tereny nad Narwią, w centrum, tak naprawdę no, w mieście, prawda? No, o tak. I Pasza, nie wiem, czy nie należy poszukiwać też pieniędzy, prawda, w tym momencie i próbować sprzedawać te działki, przekształcać tereny zagospodarowania, robić plany zagospodarowania przestrzennego, próbować to, a nie za 25% oddawać, prawda? No to. Ja jedną rzecz pytałem tutaj na Komisji Skarbu i Finansów. Czy tam jest plan miejscowy? Jest plan miejscowy. No nie ma, no. Jest plan miejscowy, usługi zdrowotne. Właśnie. I to trzyma, że nie można zrobić z tego no, na przykład jakiegoś tam hotelu z atrakcjami, no na przykład. No. Przecież szkoda, że nie zaprosiliście nikogo z Caritasu tak naprawdę. Dobrze, przepraszam, wszystko zostało chyba wyjaśnione, czy nie?
Nie słyszę dalszych głosów dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Siedemnaście za, jedna osoba przeciw, wstrzymało się pięć osób, ani sześć osób nie głosowało, jedna nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 24. Zmiany w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. I tutaj przypominam, że tutaj zgłosili panowie Sekściński, Wnukowski, chcą odejść z komisji rewizyjnej. Mam nadzieję, że tam klub PiS-u będzie reprezentowany, bo powinien być. I też i do Komisji Zdrowia chcę tutaj się zapisać pan Sławomir Nazał. Zgoda? Tak? Z nagrodę. Przepraszam, wszystko chyba jest jasne. Proponuję uszanować wolę radnych i podjąć uchwałę. Proszę, zażądam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia jeden osób za, przeciw jedna, jedna się wstrzymała, sześć osób nie głosowało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 25. Informacja w sprawie realizacji kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego. Tutaj jest upoważniona pan marszałek się upoważnił w imieniu zarządu. Nie wiem, czy to jest aktualne, czy pani dyrektor. Ale ja mówię, pan jest, ja widzę w tej tu koszulce, że na sesji sejmiku pan Artur Kosicki jest upoważniony przez zarząd. To my pytam, czy pani, bo pani dyrektor się wybiera, więc czy zmiana jest decyzji. Rozumiem, że zmiana decyzji. Proszę, zaprosimy panią dyrektor. Nie, zaraz pytamy, no ale pokażemy gotowość. Materiał jest dosyć duży. Właśnie. Zaraz, momencik, tutaj. Nie ma tutaj informacji dla mnie, jakie komisje się tym zajmowały. Rozwoju, tak, infrastruktury, tak? Proszę bardzo, czy jest, jaka jest opinia? Nie ma przewodniczącego? Pozytywna. Jest. Przyjęła, tak? Ja przepraszam, pan Nukowski. Opinia jest pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji, ponieważ to jest informacja, więc stwierdzam, że sejmik zapoznał się z informacją w sprawie realizacji kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego za rok ubiegły. Zamykam punkt 25. Przechodzimy do punktu 26. Informacja marszałka województwa o bieżącej pracy zarządu w okresie od 16 czerwca 2023 roku, czyli za długi okres. I tu ona się składa z trzech części. Czy są uwagi do przedstawionej informacji? Panie przewodniczący, rozumiem, że to jest to miejsce, obiecał mi pan w tym punkcie. Bardzo proszę, bardzo tak. Proszę uwagę. Dziękuję bardzo. Bo tam rozumiem, jest w którymś tej informacji ta o tym konkursie w WUP-ie. No proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no szkoda, że to dopiero teraz widziałem, że większość radnych jest zainteresowana jednak tą sprawą. Przypomnę państwu, że w wyniku postępowania naborowego na wolne stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wyłoniono na kandydata pana Tomasza Szeweluka. I uzasadnienie wyboru komisji przewodniczył pan Marek Olbryś.
Po zakończeniu procedury naboru, biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne oraz przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, członkowie komisji pozytywnie ocenili oferty wyżej wymienionego kandydata, którego wskazano do zatrudnienia. Ponieważ od początku były wątpliwości, czy kandydat, który był sekretarzem pana marszałka, spełnia kryteria wymagane ustawą o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, poprosiłem pana marszałka o udzielenie informacji, jakie to dokumenty zostały przez kandydatów złożone. Trójka kandydatów ubiegała się o to stanowisko. Dwoje kandydatów złożyło dokumenty poświadczające pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Jeden z kandydatów 16-letni staż pracy, drugi ponad 20-letni staż pracy. Pan Tomasz Szeweluk złożył następujące dokumenty. Staż pracy od 1 sierpnia 2005 do 28 lutego 2007 w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego poświadczony świadectwem pracy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, nie ma tutaj pana marszałka Olbrysia, gdyby nie fakt, że Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego na listę instytucji szkoleniowych została, proszę państwa, wpisana dopiero 22 października 2008 roku. A zatem staż pracy pana Szeweluka w tej fundacji nie powinien być uznany, ponieważ nie była w tym czasie instytucją rynku pracy. To po pierwsze. Po drugie. Ale w całości czy w całości. W całości, ponieważ zresztą, panie przewodniczący, ja zaraz udowodnię, że to nie ma znaczenia. Czy to akurat ten staż pracy w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, bo tam są jeszcze lepsze rzeczy. Od 1 sierpnia 2010 do 30 czerwca 2012 Uniwersytet w Białymstoku poświadczony świadectwem pracy i od 15 października 2012 do 14 października 2013 również Uniwersytet w Białymstoku poświadczony świadectwem pracy. W uwagach pan marszałek pisze, że wyżej wymienione instytucje, czyli Fundacja Rozwoju Regionalnego i Uniwersytet, zaliczane są do katalogu instytucji rynku pracy. Zgoda, panie marszałku, ale w imieniu Uniwersytetu w Białymstoku funkcje związane z rynkiem pracy pełni Akademickie Biuro Karier, które zatrudnia 3 osoby. Jest w porządku, jeżeli pan Szeweluk tam pracował. Ponieważ idąc tym tropem, pani, która sprząta, z całym szacunkiem, a może ma wyższe wykształcenie, również pracując na uniwersytecie, również spełniałaby wymogi tej ustawy. Kolejna sprawa, od 6 lutego do 2023 roku, do 26 czerwca 2023 roku, pan Szeweluk pracował w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, poświadczył to zaświadczeniem jak najbardziej prawidłowo. Wojewódzki Urząd Pracy jest nie instytucją rynku pracy, tylko publiczną służbą zatrudnienia. I tutaj, proszę państwa, warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca nie przewiduje łączenia stażu pracy w publicznych służbach zatrudnienia z instytucjami rynku pracy. Mówi się albo 3 lata w publicznych, służbach zatrudnienia, bądź też 5 lat w innych instytucjach rynku pracy. I ostatnia sprawa, najbardziej istotna, która uzupełnia niejako staż pracy, ponieważ ciągle wymieniając te wszystkie instytucje, które wymieniłem wcześniej, tego stażu brakuje, uzupełniony został KRS-em. Ten KRS, proszę państwa, to jest Europejskie Forum Inicjatyw Euroidea, gdzie pan Szeweluk od 4 listopada 2009 do 14 czerwca 2023 jest prezesem. Ani pana przewodniczącego komisji, nie wiem, który to prawnik puścił, ale chciałbym zapytać, od kiedy to
KRS stanowi dowód na staż pracy. A żeby to, proszę Państwa, udokumentować, to jestem w posiadaniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w skardze kasacyjnej w bliźniaczej sprawie, czyli w sprawie powołania przez starostę dyrektora powiatowego urzędu pracy, który staż pracy dokumentował pracą w fundacji. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, jak i Najwyższy Sąd Administracyjny w skardze kasacyjnej nakazał powołać dyrektora zgodnie z prawem, nie uznając stażu pracy w stowarzyszeniu. Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje na to, że staż pracy musi być dokumentowany umową o pracę bądź też umową cywilną prawną. Innej możliwości, panie marszałku, nie ma. Chciałbym usłyszeć, co pan ma w tej sprawie do powiedzenia i kiedy zamierza pan powołać tam dyrektora, który będzie spełniał kryteria i przeprosi pan ludzi, których żeście w tym konkursie oszukali. Dziękuję. Znaczy, do pana marszałka. No, jeżeli pan czuje się w tej chwili przygotowany w całości odpowiedź na to, to bardzo proszę, jeżeli w jakiejś części to też proszę, a jak wymaga to jakiejś głębszej analizy, to proszę przygotować na piśmie, no i ewentualnie do planu sejmiku. Jest już w tej chwili pan przygotował, proszę. Jest na piśmie, przygotujemy, roztłumaczymy wszystko panu przewodniczącemu, co, gdzie i jak, tylko tak jak mówię, warto by było wziąć pod uwagę, że komisja rewizyjna nie ma prawa weryfikować konkursu. Po drugie, to komisja przedstawia takie, a nie inne rozstrzygnięcie na bazie takich bądź innych dokumentów. A marszałek powołuje bądź nie powołuje. Raz już nie powołał, bo to chyba dotyczyło dyrektora jednego ze szpitali w historii naszego urzędu i w związku z tym mieliśmy duże problemy. Dlatego na spokojnie wyjaśnimy wszystko łopatologicznie panu przewodniczącemu, tak, żeby nie było już żadnych niedomówień czy jakichś komplikacji w miarę i granicach prawa. Panie marszałku, ja mam tylko drobną uwagę. Nie mnie pan musi to wytłumaczyć, tylko powinien pan to wytłumaczyć wszystkim tu obecnym, bo ci państwo, którzy tu są na sali, reprezentują mieszkańców naszego regionu, swoich wyborców, i mają dbać o to, żeby procedury, które pan przeprowadza, były przejrzyste, jasne, klarowne, a przede wszystkim uczciwe. Bo chcę panu powiedzieć, że uznanie stażu pracy poprzez PIS w KRS-ie jest naprawdę wysokiej rangi nadużyciem i to nie powinno mieć miejsca w takiej instytucji jak Urząd Marszałkowski. Bo dyskutowałbym... To czyni, panie marszałku, to czyni pośmiewisko przepisa z tego urzędu. Dobrze, co ale... do pośmiewiska, to mógłbym tu dyskutować, jeśli chodzi o pana takie bądź inne poczynania, ale jesteśmy w okresie wyborczym. Odpuśćmy sobie, inni muszą błyszczeć. Panie marszałku, ja przygotujemy stosowną odpowiedź, tak żeby pan przewodniczący dokładnie zrozumiał, jaka jest jego rola i gdzie się kończą jego kompetencje, bo widać, że kwestia praworządności dla pana przewodniczącego to chodzi gdzieś z boku. Nie, nie, ale panie marszałku. Ja rozumiem, panie marszałku, że pan nie teraz... chce być kontrolowany, no ale pan wybaczy. Przepraszam. No, tak samo byłem kontrolowany przy operze i co z tego wyszło? Dmuchał pan, krzyczał pan o różnych rzeczach. Wyszło z tego nic to, że nie wyszło. Opera odzyskała Ignatki, pieniądze, a tak by nie odzyskała. Tak, by nie odzyskała, tak. Oczywiście. Ignatki też i tak dalej, już tych rzeczy tyle było, podczas tego przeżyjemy ale... i to. Dobrze, przepraszam, dobrze. Panie marszałku, ja bym prosił tutaj nie ad personam, tylko wyjaśnić sprawę jak ma i rzeczowo i bez... Ale to powiedziałem, panie przewodniczący, przygotujemy stosowną odpowiedź dla pana przewodniczącego. Postaram się, żeby ona zrozumiała, oczywiście oparta na przepisach prawa, tak żeby nie było problemu już z interpretacją. No bo rola komisji rewizyjnej jest... Przepraszam jeszcze, prawnikiem, który bym powiedział przy... Był w komisji, był dyrektor Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Rozumiem, ale rolą komisji jest patrzenie, że tak powiem, na ręce organowi wykonawczemu, więc tutaj bym tak nie deprecjonował. Oczywiście, jeżeli
komisja będzie podnosiła ciągle sprawy nietrafnie, nie na zasadzie, że prosi o wyjaśnienie tylko z przesądzeniem i później to przesądzenie wyjdzie, powiedzmy, że się nie obroni to stanowisko. No to też o czym świadczy, więc co do zasady taka rola komisji, żeby zgłaszać wątpliwości i prosić o wyjaśnienia. I bym tak, tylko tego, panie przewodniczący, chciałbym zwrócić uwagę wszystkim mieszkańcom naszego regionu, że nikt w tej komisji już na przykład z naszej strony nie chce być. Ledwo żeśmy uprosili Wandę Mieczkowską, żeby w niej została. Tylko i wyłącznie, żeby było elegancko, a nie w taki sposób, żebyśmy z niej wyszli. To, co pan przewodniczący powiedział, są najpierw ferowane wyroki, robiony jest cyrk polityczny, później oczywiście ta bańka pęka i nic z tego nie ma. Jeżeli faktycznie gdzieś w jakiejś kwestii, przypominam tą dyskusję na przykład o Ignatkach, kiedy to pan radny Żywno zwrócił uwagę, że zasady wolontariatu nie zostały ustanowione, z czym się zgodziłem. Nie ma tu jakby problemu z przyjęciem pewnej krytyki, czy się odniesieniu do rzeczy faktycznie merytorycznych. Podziękowałem panu radnemu za tę kwestię, za tę aluzję. Te zasady zostają tam już uregulowane, bo to było faktycznie w ramach merytorycznej dyskusji, a nie jakiegoś cyrku. Tak, panie marszałku, ja nie chcę nazywać po imieniu pańskiej wypowiedzi, bo to się do tego kwalifikuje, ale wie pan co? Ale czy pan może się uspokoić chwileczkę, bo dzisiaj wierci jest się pan... Jest bardzo spokojny. No, wierci się pan, jakby pan miał robaki. To proszę poprosić tu tego swojego prawnika. Już niech pan nie obraża wszystkich, naprawdę. Jeżeli pan ciśnienia nie wytrzymuje, to proszę naprawdę ciszej. Zróbmy chwilę przerwy i tak dalej. Nie, bardzo bym prosił, żeby uszanować powagę tej sali. Jest ustaliliśmy. Panie przewodniczący. Ustaliliśmy wszystko, przygotujemy odpowiedź, tak żeby pan zrozumiał, z powołaniem na orzecznictwo, na literaturę. Nie nam tylko to co do sprawy. Jest wątpliwość, proszę wyjaśnić tą wątpliwość. Dotąd będziemy wyjaśniać, kiedy pan przewodniczący komisji będzie usatysfakcjonowany, czyli nieskończoność. Niekoniecznie tak może być, że będzie ktoś tam usatysfakcjonowany, nie, tylko proszę wyjaśnić panie do stanu przewodniczący, no. Na sali jest prawnik. Ja chcę zapytać pana prawnika, czy dokument, świadectwo KRS może być udziału w stowarzyszeniu, może być potwierdzeniem stażu pracy, jeżeli nie została zawarta umowa o pracy. Umowa ale ma pan prawnika za swoimi plecami i obok po lewej stronie. Ale ja pytam pańskiego prawnika. Nie, to nie jest pański. Właśnie pan tak traktuje pracowników i ludzi, że wszystko jest pańskie. Tu są urzędowi, to są prawnicy i ludzie wszystkich mieszkańców. Ale bardzo bym prosił, bo każdy prawnik musi zbadać... Dostanie pan przewodniczący odpowiedź na piśmie. Dobrze, panie marszałku, przepraszam. Ja muszę jednak tutaj, żeby było poważnie, to każdy prawnik musi zapoznać się z dokumentami, a nie tak jak pan przewodniczący Dworzański mówi, że ad hoc ma ferować pewną sprawę. To jest niemożliwe i tyle. I po prostu uważam, nie ma, że nie ma innych głosów w tym punkcie, zamykam ten punkt. No ale dotyczy tego, czy jakoś... No już jest. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że i robaki, i nadciśnienie są bardzo groźne dla zdrowia, także proszę, żeby zwrócić na to uwagę w tej namiętnej dyskusji. Dobrze, inne okoliczności też. Zamykam punkt 26. Przechodzimy do punktu 27. Informacja Zarządu Województwa o wykonaniu uchwał sejmiku. I to jest opinia komisji rewizyjna. Zostały te uchwały wykonane czy nie? Bez uwag. Dziękuję. Czy są jakieś głosy w dyskusji? W tym punkcie nie ma. Stwierdzam, że zamykamy punkt 27. Przechodzimy do punktu 28. To są, dawno żeśmy się powiedzmy nie gromadzili w sprawie takim normalnym, nienadzwyczajnym, więc tutaj jest dosyć wiele tych interpelacji, zostało udzielone odpowiedzi. Czy wnioskujący w interpelacjach zostali usatysfakcjonowani odpowiedziami. Nie ma wątpliwości, ja mam wątpliwość co do tego, co do udzielania. Mnie interesuje, czy są postępy w tej właśnie w tym wspólnym
właśnie tutaj przedsięwzięciu z miastem Białystok, czy zawarto porozumienie, bo tutaj pani burmistrz mi nie odpowiedziała. W zakresie no, podziału zadań przy realizacji tej ulicy, tutaj jest łącznikiem między Świętego Rocha a Spodkami. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, z miastem Białystok jest zawsze wyjątkowo ciężko i mozolnie coś uzgodnić w przeciwieństwie do wszystkich innych samorządów. Tu oczywiście cały czas dyskutujemy o zakresie tego porozumienia, ale miejmy nadzieję, że to się już skończy, bo było przecież spotkanie, sam pan przewodniczący był. Także no, chcemy uporządkować całą sytuację przy Spodkach, ale miasto nam odpowiedziało, że nie można uporządkować z tego powodu, że będzie gdzieś tam realizowane na części tego terenu. Dlatego poprosiliśmy, żeby przygotować taki zakres, żebyśmy mogli w jakiś sposób się do tego ustosunkować. Z tego, co zauważyłem, to wniosek miasta, jeśli chodzi o budowę tej drogi, został, z tego co słyszałem, zgłoszony do Polskiego Ładu. Dziękuję. Jeszcze tak o sprawie formalnej. Nie ma tutaj pana Leszczyńskiego, a on w dokumentach nie ma odpowiedzi na jego interpretację. Poinformowano mnie z ramienia zarządu, że jest jeszcze jakby zarząd w terminie, żeby udzielić tej informacji, co niedawno wpłynęły. To tak tyle w sprawie tej interpelacji. Nie ma innych tutaj pytań. Zamykam punkt 28. Przechodzimy do 29. Państwo otrzymali tu informację. Czy są uwagi do informacji w sprawie działalności przewodniczących sejmiku? Nie ma. Zamykam punkt 29. Przechodzimy do punktu 30. Wolne wnioski, informacje. Pan Dworzański, proszę. No tak, dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem przypomnieć tylko członkom Komisji Rewizyjnej, że bezpośrednio po posiedzeniu sejmiku w sali obok odbędzie się dokończenie posiedzenia komisji. Aha, tam jest obiad, tak? No to po obiedzie. Przepraszam, jak tam będzie obiad, to tutaj będzie sala wolna. Albo tu na tej sali. Tu na tej sali na kilka minut. Chyba, że pani dyrektor Żółkowska udostępni tam to pomieszczenie, gdzie jest normalnie sala czy tam pokój przewodniczącego, który bo to tam. Znaczy, Panie przewodniczący, ja zamierzam w tym momencie tutaj rekomendować komisji. Dobrze, ale to pan przerwanie pracy, poczekamy na materiały, dobrze, które pan marszałek ma. Jakoś się zorganizujecie prawdopodobnie. Rozumiem, że to wszystko, nie ma innych tutaj wolnych wniosków, informacji. A pan Żywno, proszę. Tak, panie przewodniczący, ja tylko z krótką prośbą do pana marszałka w związku z tym, że wcześniej takim dobrym obyczajem było, że na obiekcie skansenu, mianowicie Polskiego Muzeum Kultury Ludowej, w czasie kampanii wyborczych nie wisiały banery. Czy można byłoby prosić teraz o interwencję, o zdjęcie tych banerów, bo jednak jest to instytucja kultury. Ja rozumiem, że prawnie nie ma do końca takiej interpretacji, że jest to zakazane, ale z punktu widzenia samego zasłaniania choćby obiektów można byłoby zdjąć banery, które tam wiszą i tak wiszą w tysiącach w innych miejscach, więc dla kandydatów nie będzie to niczym urągało, a obiekt odzyska swój walor. Dziękuję. Pan Cieślukowski tu się zgłosił wcześniej. Tak, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem tylko poinformować, że tu nasza młoda suwalczanka Maja Krzyżewska, mieszkanka powiatu suwalskiego gminy Jeleniewo, no została ogólnopolską laureatką takiego konkursu muzycznego, jak to już szansa na sukces. I Eurowizja Junior, tak, i będzie reprezentowała nasz kraj na finale w Nicei. I w związku z powyższym mam taką gorącą prośbę, nie wiem, czy się zwróci ona, czy rodzice z prośbą o pomoc, to proszę o życzliwe potraktowanie ewentualnej prośby. Dziękuję bardzo. Pan Pionek jeszcze. Ja jeszcze do tego wniosku, o którym mówił pan Maciej Żywno. Samorządy generalnie w całej Polsce zobligowane są do podjęcia uchwał, w których wyznaczają miejsca,
bądź zakazują, prawda, ale generalnie wyznaczają miejsca, w których kampanię prowadzić można. Myślę, że samorząd województwa również taką powinien podjąć, bo tutaj nie ma u nas. A jeżeli już pan marszałek będzie tą uchwałę podejmował, to prosiłbym, żeby zaliczyć do tych miejsc również billboard elektroniczny w Wordzie. W Łomży oczywiście. No dobrze, tutaj to są wolne wnioski, informacje, dziękujemy. Nie ma jakichś innych już wniosków. Przechodzimy do punktu 31. Zamykam 55. sesję Sejmiku.